Witam Państwa bardzo serdecznie na debacie Forum Idei Fundacji Batorego poświęconej europejskim wartościom i programowi wspierania europejskich wartości i społeczeństwa obywatelskiego. Zanim przedstawię panelistów, oddam im głos, zadam im pierwsze pytania, a potem otworzę dyskusję również na Państwa głosy. Chciałbym prosić o krótkie słowo wstępne pana ambasadora Marka Prawdę. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za wybór tematu dzisiejszego spotkania. Myślę, że nasze grono nie jest reprezentatywne, jeśli chodzi o skalę zainteresowania tym problemem, bo wszyscy tym żyjemy. I myślę, że Komisja, czy w ogóle Unia Europejska też tym żyje i będzie żyła w kolejnej kadencji, ponieważ Unia ma trzy główne chyba takie dylematy do rozwiązania dzisiaj. To jest konsekwencje wyborów w Stanach Zjednoczonych, Brexit i trzecie jednak efekt systemowych naruszeń praworządności. I to, o czym dzisiaj będzie mowa, ma status takiego kłopotu dla Unii Europejskiej, bo to, co się stało w Stanach Zjednoczonych, będzie decydowało o tym, jak czy Unia będzie nadal tym najlepszym rozwiązaniem kłopotów świata, a nie bilateralne umowy między państwami. Brexit skłoni nas do tego, żeby Unia była bardziej, lepiej zorganizowana, bardziej odporna na wstrząsy i ta pomniejszona, najprawdopodobniej do 27 krajów Unia ma po prostu lepiej funkcjonować, ale też musimy sobie zadać pytanie, jakie są konsekwencje z tego, co zrozumieliśmy w ostatnich latach, że wartości są ważne dla integracji europejskiej, że nie ma integracji bez poczucia znaczenia wartości. Niektórzy mówią, że Unia znajduje się w momencie konstytucyjnym, to znaczy to są kwestie wyborów ustrojowych. Tu nie chodzi ani o Polskę, ani o Węgry przede wszystkim, tylko w ogóle o Unię. I myślę, że bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy i te wszystkie tematy, o których dzisiaj czy w ostatnich miesiącach debatowaliśmy, one pokażą, jakie są na przykład kompetencje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Więc są to rozstrzygnięcia, które przesądzą o kierunku rozwoju Unii Europejskiej na przyszłość. Więc rozmawiamy o czymś zupełnie fundamentalnym. I oczywiście jesteśmy wszyscy po wyborach do Parlamentu Europejskiego i te oceny na ogół koncentrują się wokół końca duopolu, to znaczy w wyniku tych wyborów nie będzie już tak, że centrolewica i centroprawica objaśniają nam świat, tylko będzie chyba więcej grup partyjnych, które będą przygotowywały nam propozycje. I to nie jest żadna tragedia, to będzie trudniej, ale to samo w sobie jest też okazją do lepszego, do odzwierciedlania tego, co obywatele w Europie myślą o sobie, myślą o świecie. I na tym tle pytanie, co to znaczy dla tego tematu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali. I teraz wicepremier Włoch Salvini często mówił, że po tych wyborach Europa będzie miała nową geografię. Jest pytanie, czy Salvini ma rację, ale według Salviniego ta nowa geografia Unii polegać by miała na tym, że partie eurosceptyczne, czy w dużej mierze antyintegracyjne, będą na tyle silne, że ta Unia w przyszłości będzie takim luźniejszym związkiem państw liberalnych i nieliberalnych, z pewnymi konsekwencjami dla tematu naszego dzisiejszego spotkania. Ale jest pytanie, czy Salvini w ogóle ma rację, bo czy wynik wyborów uzasadnia taką tezę? Otóż chyba nie bardzo, bo zamiast 30% te ugrupowania otrzymały 23%.
procent, może trochę więcej. Będą silniejsze, będą głośniejsze, ale nie zmienią, ale ta rzeka będzie płynąć tym samym korytem, aczkolwiek wiele się na pewno zmieni. I teraz właśnie jest też pytanie, czy nowa geografia Unii Europejskiej nie oznacza przypadkiem tego, że siły progresywne są silniejsze w Unii. Widzimy zupełnie nowy rodzaj współpracy między liberałami, zielonymi, nowym aktorem na tej scenie i mówiłem o socjaldemokraci, zieloni i liberałowie. I teraz wszystkie te trzy partie, których znaczenie jest dzisiaj nieporównanie większe, one wszystkie wpisują na swoim sztandarze właśnie praworządność. Właśnie uważają, że poczucie znaczenia wartości dla integracji europejskiej jest kluczem do naprawiania tego wszystkiego. Więc można tak też definiować nową geografię Unii Europejskiej. I to tyle, co chciałbym powiedzieć, czekając na Państwa komentarze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, króciutko zanim przejdziemy już do rozmowy, chciałbym przedstawić moich gości. Zrobię to w kolejności alfabetycznej, nie w kolejności, w jakiej zasiedli na podium. Na samym środku Paweł Cywiński, kulturoznawca, geograf, współtwórca portalu Uchodźcy Info oraz współinicjator akcji Chlebem i Solą. Jest również redaktorem magazynu Kontakt. Obok Pawła zasiada pani Paulina Kieszkowska-Knapik, adwokatka, członkini inicjatywy Wolne Sądy. Działa również w Obywatelskim Forum Legislacji działającym przy naszej fundacji. Obok mnie Paweł Musiałek, ekspert i członek zarządu Klubu Jagiellońskiego, dyrektor Centrum Analiz Klubu. Obok pana Pawła siedzi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka Forum Idei Fundacji Batorego, wcześniej między innymi ambasadorka RP przy Federacji Rosyjskiej oraz w latach 2012-2014 wiceminister spraw zagranicznych. A po mojej skrajnej lewej stronie pani Katarzyna Sadło z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, również komentatorka polityczna, która prowadziła znane zapewnie Państwu blogi pod pseudonimem Kataryna. Bardzo serdecznie Państwa witam i dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Pozwólcie Państwo, że zaczniemy od rundy trzech pytań, na które chciałbym usłyszeć odpowiedź od wszystkich z Państwa. Nie ustaliliśmy wcześniej kolejności, zaraz może ją stworzymy na bieżąco. To będą trzy krótkie pytania dotyczące zarówno samych wartości europejskich i czy w ogóle możemy je zdefiniować, jak i nowego programu, który ma wspierać wartości europejskie w społeczeństwie obywatelskim, czy też organizacje działające na rzecz pogłębienia lepszego rozumienia i przyswajania wartości europejskich. Chciałbym zacząć, jak mówię, ogólnie, to znaczy zapytać przede wszystkim, gdzie jest według Państwa i czy w ogóle istnieje granica, jasna granica, poza którą można już powiedzieć, że wartości europejskie zostały złamane, to znaczy jakiego rodzaju argumenty, polityki, działania organizacji społecznych mieszczą się jeszcze w takiej dość obszernej sferze potrzebnej krytyki Unii Europejskiej, a które Państwa zdaniem są już tych wartości europejskich łamaniem? Może nie w kolejności alfabetycznej, tylko w kolejności, w jakiej Państwo zasiedliście na podium. Może zacząłbym od pana Pawła Musiałka. Nie od kobiet? Będzie kolejna runda od kobiet. Dobrze. To proszę Państwa, dobrze, rozumiem, że pytań jest sporo, gości też, więc postaram się nie oczywiście dawać tutaj jakiegoś złożonego referatu, tylko krótką odpowiedź, która mam nadzieję będzie jakimś tam przyczynkiem do dalszej polemiki. Otóż ja bym chciał postawić taką tezę, że oczywiście jakbyśmy spojrzeli na katalog wartości, który jest zapisany w traktacie założycielskim Unii Europejskiej, to z pewnością znajdą tam się wartości, co do których myślę z grubsza mogą się zgodzić i konserwatyści, liberałowie, i socjaldemokraci, i zieloni, i wszelkiego rodzaju różne inne nurty polityczne, które są reprezentowane w parlamentach wszystkich krajów Unii Europejskiej. Natomiast
Problem polega na tym, że o ile deklaratywnie jesteśmy w stanie się zgodzić co do tych wartości, o tyle wydaje mi się, że dużo większym problemem jest to, jak interpretujemy te konkretne wartości w poszczególnych sytuacjach. To jest, jakby uważam, fundamentalny problem, który powoduje, że dzisiaj tak naprawdę mimo spisania tego katalogu wartości, cała Europa różni się pod względem tego, jak rozumiana jest godność człowieka, jak rozumiana jest równość, jak rozumiana jest wolność. Oczywiście proszę pamiętać, że te podziały, one odnoszą się, one przecinają Unię Europejską nie według granic państwowych. One są, te spory odbywają się również w ramach poszczególnych państw, chociaż tam pewnie jesteśmy w stanie wskazać mniejszy czy większy konsensus w poszczególnych krajach w określonych kwestiach, ale niewątpliwie tam również ten spór się odbywa. Więc problem numer jeden polega na tym, że wartości są na tyle jakby ogólnym jakby wyrażeniem pewnego problemu, że za każdym razem, kiedy chcemy je wyinterpretować w konkretnej sytuacji, prawda, gdzie jest ta granica wolności słowa, gdzie się kończy równość, gdzie się zaczyna dyskryminacja i tak dalej, to tutaj ja widzę ogromne pole do dyskusji, która trwa zarówno właśnie w poszczególnych krajach, jak i między tymi państwami. Wreszcie drugim problemem jest to, że jak zobaczymy na ten katalog wartości, to tych wartości jest naprawdę sporo i one pęcznieją w ramach rozwoju integracji europejskiej. Z jednej strony oczywiście może nas to cieszyć, że Unia jest coraz bardziej wrażliwa na pewne kolejne obszary, nie wiem, czy dyskryminacji, czy obszary praw człowieka. Natomiast no, to powoduje pewien problem, że te wartości też wchodzą ze sobą w pewien konflikt, prawda? To znaczy, jeżeli chcemy być bardziej równi, to być może odbywa się to kosztem wolności. Jak chcemy być bardziej wolni, być może się to odbywa kosztem równości, prawda? Nie wchodząc tutaj w klimat seminarium filozoficznego, no też przecież między poszczególnymi wartościami odbywa się pewien konflikt i nie da się zrealizować wszystkich wartości naraz. I poszczególne społeczeństwa i poszczególne kraje, ja mam wrażenie, że mają jakby w innym punkcie ten punkt równowagi między tymi poszczególnymi wartościami. To mnie prowadzi, proszę Państwa, do takiego wniosku już praktycznego, dochodząc do odpowiedzi na to pytanie. Otóż ja uważam, że to, co dzisiaj jest absolutnie potrzebne w Unii Europejskiej, to, aby przede wszystkim zrozumieć tą różnorodność. Tą różnorodność, która jest napisana na głównych hasłach, tą różnorodność, która jest podkreślana jako coś, na czym Unia Europejska jest budowana. Natomiast ja w praktyce funkcjonowania widzę duży problem z tą różnorodnością. Znaczy widzę próbę raczej jakby narzucania pewnej interpretacji tych wartości jednej stronie drugiej i przez drugą stronę pierwszej. I to jest moim zdaniem zjawisko bardzo niebezpieczne, dlatego że dzisiaj Unia Europejska jakby przeżywa liczne napięcia, tylko niektórych wspomniał pan ambasador, a przecież moglibyśmy wymienić ich jeszcze bardzo dużo. I moim zdaniem wprowadzanie dzisiaj do debaty publicznej tematyki jakby wartości w takim rozumieniu, abyśmy jeszcze urealnili sankcje za ewentualne nieprzestrzeganie tych wartości, będzie moim zdaniem prowadziło do tego, że tych napięć będzie jeszcze więcej. A więc okazuje się, że pomimo, że debata na temat wartości powinna służyć temu, abyśmy byli bardziej spójni, bardziej jednorodni, to ja niestety widzę duże zagrożenie w tym, że tych napięć będzie więcej, a nie mniej. I to jest, uważam, niestety jakby podstawowy problem, na który odpowiedź jest moim zdaniem tylko jedna. Znaczy to, co Unii dzisiaj brakuje, to przede wszystkim dużo więcej pragmatyzmu, skoncentrowania się na współpracy w tych obszarach, gdzie Unia wytwarza pewną wartość dodaną i maksymalnie, jak to się tylko da, ograniczać zakres ingerencji w sprawy aksjologiczne, ponieważ to tam wywoływane są największe emocje, które moim zdaniem stoją u podstaw wszelkiego rodzaju ruchów, które dzisiaj kwestionują proces integracji europejskiej. Tu postawię kropkę, bo pewnie będzie jeszcze czas, żeby się odnieść do innych wątków. Na pewno mnie już kusi, żeby dopytywać i doszczegóławiać, ale zostawmy to na kolejne rundy. Bardzo proszę pani Katarzyna Pełczyńska-Nałącz. Dziękuję. To ja od razu tak dyskusyjnie zgadzając się i nie zgadzając. Pełna zgoda, że mamy podziały w wymiarze wartości i te podziały nie da się ich rozstrzygnąć na bazie istniejących rozwiązań prawnych, tak jak jest zapisany artykuł drugi. Dlatego, że godność ludzka dla jednych oznacza pełną zgodę na aborcję, a dla innych oznacza coś dokładnie odwrotnego. I ta rzecz nie jest rozstrzygalna, nie wyobrażam sobie, żeby była rozstrzygalna w jakimkolwiek trybie prawnym.
Podobnie ten aspekt w poszanowaniu praw człowieka. Myślę, że też jest bardzo różne rozumienie, czym jest równość i także nie wyobrażam sobie tego rozstrzygnięcia w trybie prawnym. Ale rozumienie różnorodności i wynikająca z tego zgoda na niezgodę, bo to jest coś, co ja bym w tej sytuacji postulowała. To znaczy nie rozmywanie i mówienie, unikajmy tego, tych podziałów, one są. Musimy się pogodzić, że one są, dostrzec je i znaleźć rozwiązania, jak żyć w tych różnicach. Ale to, czego nie można robić, to popaść z tego powodu w całkowity relatywizm. To znaczy powiedzieć, odłóżmy, i tu już wchodzę w taki wymiar polemiczny, odłóżmy wartości na bok, zajmijmy się pragmatyką. Dlatego, że całkowity relatywizm prowadzi nas do tego, że jesteśmy w stanie w efekcie gdzieś na końcu tej drogi przyjąć wszystko. Przyjąć narrację naszego wschodniego sąsiada albo nawet jeszcze wschodniego sąsiada, naszego wschodniego sąsiada. I to już chyba nie są wartości, które w ramach takiego relatywizmu bylibyśmy gotowi widzieć w naszej wspólnocie. I to mnie prowadzi do punktu, który uważam za bardzo ważny. Mianowicie właściwie po co nam są te wartości? Bo odpowiedź na ten punkt tłumaczy w dużym stopniu, co do których wartości możemy mieć zgodę na niezgodę, a co do których wartości tej zgody już być nie może, gdzie jest czerwona linia i gdzie warto ponieść te koszty niezgody, koszty konfliktu po to, żeby utrzymać pewne wyraziste ramy wartości jako wartość samą w sobie. I otóż wartości nam są potrzebne z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest wspólnototwórczy, że czujemy się razem w Unii Europejskiej nie tylko dlatego, że podpisaliśmy ileś dokumentów, mamy taką czy inną wymianę handlową i bliskość geograficzną. Unia Europejska nieprzypadkowo nazywana jest też wspólnotą i bez wartości w wymiarze tożsamościowym myślę, że miałaby ogromne trudności w dłuższej perspektywie w funkcjonowaniu, ale jest jeszcze drugi bardzo przyziemny wymiar, mianowicie z wartości wynikają rozwiązania systemowe. Te rozwiązania systemowe powodują, że te kraje są w stanie między sobą funkcjonować. Jednym z tych rozwiązań systemowych jest to, że wszędzie w tych krajach ma funkcjonować praworządność i państwo prawa. Unia jest wspólnotą prawną i nie wojsko powoduje wysłane przez Brukselę do któregoś kraju, że wszyscy działamy według tych samych reguł, tylko właśnie uznanie pewnych zasad. Uznajemy wszyscy, że prawo, stosujemy się wszyscy do prawa. Jak nam się nie podoba, to nie łamiemy prawo, wysyłamy wojska, tylko zmieniamy to prawo drogą negocjacji. Jeżeli ten system zaczyna być kontestowany, to po prostu wspólnota pewnego pięknego dnia systemowo zaczyna się sypać jak domino. I dlatego moim postulatem byłoby takie rozumienie tej rzeczywistości, w których jest ileś wartości, co do których mówimy sobie, mamy zgodę na niezgodę. Jak to rozstrzygamy w poszczególnych krajach, to już jest pytanie, do mnie przemawia rozstrzygnięcie referendalne, bo ja nie widzę przestrzeni do innej debaty, na przykład w kwestii aborcji. To jest kwestia sumienia i można sobie rozmawiać, ale na końcu i tak trzeba podjąć jakąś decyzję i tu demokratyczna większość wydaje mi się jedyną możliwą. Natomiast są takie rzeczy, które można jednoznacznie określić. Wiadomo, czym jest praworządność, to naprawdę wiadomo, o ile w przypadku godności osoby ludzkiej może być tak i może być tak, o tyle w praworządności dość ściśle można określić, co to jest i ująć to w ramy prawne. I tu jest ta czerwona granica, której przekraczać po prostu nie wolno. I nawet jeżeli będą bardzo wysokie koszty, o których pan tutaj wspomniał, ponieważ koszty przyzwolenia na przekraczanie tej granicy będą w moim przekonaniu dużo wyższe. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję. To ja może troszkę z zupełnie innej strony podzielę się kilkoma spostrzeżeniami. Po pierwsze, jeżeli mamy wartości, to jakimś takim tandemem z wartościami są tożsamości. Trudno w ogóle mówić moim zdaniem o tożsamościach, kiedy nie mówi się o wartościach. I tutaj kluczowe pytanie wydaje się, czy kiedy my mówimy o Europie, o Unii Europejskiej, to czy my mówimy o Europie bez Europejczyków, czy o Europie z Europejczykami.
I de facto wtedy możemy mówić o zupełnie innym podejściu do wartości, o zupełnie innym katalogu nawet tych wartości. Natomiast jeżeli by, mam nadzieję, marzy nam się mówienie o Europie z Europejczykami, no to musimy się zastanowić, kim ci Europejczycy są i z jednej strony jaki jest, tak powiem, najszerszy wspólny mianownik pewnych wartości dla Europejczyków, z drugiej strony gdzie są te pewne osie konfliktów i osie sporów. Ponieważ, tak jak już moi szanowni przedmówcy powiedzieli, jakby mamy i te osie sporów i pewnie jakieś wartości, które są wartościami uniwersalnymi i stosunkowo prosto definiowalnymi i te granice są stosunkowo prosto definiowalne, wydaje mi się, że poruszanie tego tematu tak naprawdę i poruszanie się wokół tematu wartości, ale o tematach wartości w kulturze, w edukacji europejskiej, od takich oczywistych kroków właśnie jak kampanie społeczne, czy po poruszanie tego tematu przez polityków, czyni nas z nas, Europejczyków. Znaczy my się w ten sposób właśnie stajemy Europejczykami, nawet jeżeli nie zawsze się zgadzamy, tylko poprzez dyskutowanie o tym i o tym wachlarzu różnych możliwości i interpretacji tych możliwości. Więc tak jak całkowicie się zgadzam z tym, że prawnie nie jesteśmy w stanie czasem tych granic wyznaczyć, tak uważam, że broń Boże nie powinniśmy dawać walkowera, że tak powiem, w tym temacie i odsuwać tego tematu z pola widzenia, ponieważ bez dyskusji o wartościach na wielu różnych poziomach, wieloma różnymi językami, jakby mówiąc językami, nie mam na myśli tylko języków typu francuski czy polski, ale również na poziomie, że tak powiem, języków, nie wiem, tak powiem, klasowych, mamy szansę stać się bardziej Europejczykami, a im bardziej będziemy Europejczykami, tym większa jest szansa, że przetrwamy. Te jako Unia Europejska oczywiście. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja jako przedstawicielka inicjatywy Wolne Sądy chciałabym odnieść się bardziej do, nazwałabym to ramą wartości, formą wartości, dlatego że nasza organizacja skoncentrowała się na próbie ratowania w Polsce tego, co wydaje nam się strukturalnie ważne, trochę chciałam nawiązać do tego, co powiedziała Kasia, to znaczy jaki będzie wpływ tych aksjologicznych wektorów w ramach tej ramy, to jest właśnie przedmiot nieustającej dyskusji i ona musi być i nie ma w niej nic złego, ona po prostu jest immanentnym elementem współistnienia ludzi w jakiejś wspólnocie. Natomiast to, co jest absolutnym minimum minimorum, to jest demokracja po prostu i rule of law, czyli praworządność, czyli niezawisłość sędziów. Sędziowie też mają różne moralne wektory i będą być może różnie orzekać. Natomiast wszyscy się chyba zgodzą co do tego, że powinni być niezawiśli od pozostałej władzy. I nawet nasza władza nie mówi otwarcie, że uważa, że sędziowie powinni być zależni, może z wyjątkami pewnych poselskich wystąpień co do tego, że prawo przestaje rządzić, ma rządzić wola. Ale wydaje mi się, że to, co następuje w licznych krajach europejskich, to jest właśnie odejście w ogóle od tej ramy. To znaczy jakimś politykom wydaje się, że nagle posiedli kamień filozoficzny i są mądrzejsi, i że ich racja jest mojsza i że oni mają prawo wejść na tę ramę i ją złamać, przekrzywić w jakimś kierunku. I nie wydaje mi się, żeby robili to ze względu na jakiś kryzys wartości, tylko ze względu na swoje po prostu polityczne cele populistyczne. I tu jest bardzo podobny mechanizm, nie wiem, w Polsce, w Rumunii, na Węgrzech. To są po prostu repetytywnie te same mechanizmy i one są opisane też i w literaturze, prawda? Mamy w Ubu Królu scenę topienia sędziów, to wszystko jest przecież, to już było milion razy, to jest u Szekspira, to jest po prostu, to jest w procesie Kawki, to jest tak znany mechanizm jak człowieczeństwo, jak wspólnota. I wydaje mi się, że te formalne wartości są najbezpieczniej uzgadnialne, bo one stanowią w traktacie oczywiście podstawę i
mówi się o praworządności, o niezawisłości sędziów, niezależności, o niezawisłości sędziów i niezależności sądów. I w tym mechanizmie cały czas, że tak powiem, bulgoce ta strawa wartości, nazwijmy to, która się będzie rozwijać wraz z rzeczywistością, która nas otacza. Dawniej nie myślało się tyle o środowisku, tak? Za chwilę się wszyscy ugotujemy, więc być może prawica nagle zajmie się środowiskiem, czym się wcześniej nigdy nie zajmowała. Lewica być może zajmie się jakimiś zagadnieniami religijnymi, bo staną się one też ważne dla części ludzkości. To wszystko się zmienia na przestrzeni wieków. Natomiast to, co w Unii jest niezbędne i co stało u podnóża konstytucjonalizmu powojennego i niemieckiego przede wszystkim, a później wszystkich innych krajów po to, żeby zapobiec wojnie, to jest mechanizm demokratyczny i mechanizm niezależności sądownictwa, które w efekcie jest ostatnim gwarantem wszystkich wartości właściwie i ekonomicznych, i humanistycznych, i wszystkich innych. Także to, co my na przykład staramy się podkreślać i robić, to nie jest to, że my uważamy, że jedni mają rację, a drudzy nie mają racji, tylko że musi być sędzia, który może to niezależnie ocenić. Jest to oczywiście zawsze jakaś utopia, bo każdy sędzia jest skądś, każdy sąd jest skądś, każdy kraj finansuje swoje sądy i tak dalej. Ale trzeba dążyć do tej utopii w najbardziej możliwy, najpełniejszy sposób, żeby właśnie mogły funkcjonować te pozostałe wartości w ramach tej formalnej ramy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Katarzyna. Dziękuję. Ja chętnie spasowała teraz, bo mam świadomość taką uderzającą swojego niedopasowania do panelu i chętnie bym była po tej stronie, żeby posłuchać, co to, o jakich wartościach mówimy. Bo ja na przykład, jakbym miała wymienić europejskie wartości, wymienić po prostu, nie mówić, że są wartości, że dyskutujemy, że fajnie by było je w końcu wydyskutować, tylko po prostu usiąść i tak sobie wymienić i jeszcze mieć poczucie, że chociaż z jedną osobą się zgodzimy na ten temat, co to są za wartości. Wydaje mi się, że one, że wartości europejskie funkcjonują właśnie jako taki worek z napisem wartości europejskie, w którym właściwie nie wiadomo, co się kryje, a właściwie każdy sobie wyobraża według swojego jakiegoś tam podejścia, co w tym worku może być. I wyobraża sobie w zależności od tego, z kim rozmawia. Jeśli rozmawiam z osobą, która prezentuje takie stanowisko i ona mówi o europejskich wartościach, to ja sobie wyobrażam, że ona ma na myśli, to, nie wiem, aborcję, coś tam jeszcze i coś tam jeszcze. Jeśli rozmawiam z inną osobą i ona mówi o europejskich wartościach, to sobie wyobrażam, co ona może mieć na myśli. Nigdy nie pada, nawet tutaj u nas nie pada takie, ja na przykład panu, który jako pierwszy mówił, zazdroszczę, że mówił, że tak dużo jest tych wartości. Bo ja miałabym kłopot z wymienieniem, tak naprawdę, ale z takim wymienieniem i powiedzeniem właśnie, że to są właśnie wartości europejskie, nie jakieś wartości ogólnoludzkie, nie wartości, nie wiem, amerykańskie, tylko właśnie europejskie. Coś, co po pierwsze jest wartością, a nie na przykład normą prawną, a po drugie jest europejskie, czyli nie typowe dla Polski tylko, czy nie typowe dla jakiegoś innego kraju, tylko właśnie jest tą wartością dodaną do tego. Więc tu jest mój podstawowy problem, jeśli mówimy o wartościach europejskich, że ja nie wiem, co to tak naprawdę jest te wartości europejskie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, z którą mam problem, to świadomość, że wartości z założenia są nienegocjowalne. I teraz, więc tu, jeśli te wartości, które sobie wymienimy, będą za bardzo właśnie abstrakcyjne, to one będą nie do przełożenia na normy prawne. A jeśli są nie do przełożenia na normy prawne, to są nie do wyegzekwowania. A jeśli są nie do wyegzekwowania, to są bezużyteczne. I tu mam taki problem, taki ciąg problemów, jak widać, z którymi sobie nie potrafię poradzić, ale wszystko być może się bierze z tego, że nie umiem nazwać tych wartości. I też wydaje mi się, że tak jak przypominam sobie kampanię referendalną przedunijną, nie było mowy o wartościach. Ta kampania była oparta na tym, chcesz się studiować za granicą, chcesz mieć paszport, chcesz, nie wiem, dostawać pieniądze przedakcesyjne, więc to jest tak, że jako społeczeństwo nie głosowaliśmy za jakimś systemem wartości takim, który jesteśmy w stanie nazwać i powiedzieć, że to jest nasze. Tak, chcemy do tego zbioru nosicieli wartości przystąpić. Tak naprawdę, jakby spytać ludzi, zresztą to można sobie odświeżyć reklamówki, które były. Tam nic nie było o takich wartościach rozumianych inaczej niż takie korzyści po prostu. A to są przecież dwie różne rzeczy. Więc tu nie przystąpiliśmy do Unii w poszukiwaniu wartości. Mówię globalnie, jako społeczeństwo głosujące w referendum unijnym. Nie przystąpiliśmy dla wartości. Nie są nam one komunikowane w taki sposób kompleksowy, że jak jest wartość, praworządność jako wartość, to owszem, ale to nie powinna być wartość europejska, tylko w ogóle jakaś wartość. Ale mam, jeśli chodzi o praworządność w tym kontekście,
takie, czasami taki, taką, takie pytanie sama do siebie i niesprawdzalne w żaden sposób, czy czasami na przykład ta praworządność nie jest teraz tak mocno akcentowana, dlatego że ona jest wygodniejszym niż wygodnym argumentem przeciwko pewnej, pewnej jakby części środowisk politycznych. Być może gdyby to samo robili inne środowiska, z innymi, w inny sposób robiły to samo, czyli łamały jakieś przepisy, być może nie byłoby to, takiego szumu, bo być może praworządność jest argumentem, a nie wartością nienaruszalną. Bo ja sobie jestem w stanie doskonale przypomnieć różne sytuacje, w których różne prawa były naruszane przez różne osoby na stanowiskach przez kraje i nie było to takim problemem. Więc albo ta praworządność stała się mocną wartością nagle, po mniej więcej w okolicach roku 2015, albo tak naprawdę jest to troszkę pałka, która wcześniej no, nie była w użytku, teraz jest, bo jest akurat wygodna. Więc nawet patrząc, powiedzmy to, co pani mówiła o tej nieszczęsnej aborcji i o referendum. Ale ja na przykład coś, co ja jestem przeciwniczką kary śmierci i to od dawna, ale jak się pojawia temat kary śmierci, jakiś czas temu się pojawił, teraz znowu oczywiście się pojawia w związku z tą tragiczną morderstwem dziewczynki, ale jak się pojawiał, ostatnio jak się pojawiał, jakiś czas, kilka lat temu, to się pojawiły głosy, że samo podniesienie tematu, samo rozpoczęcie dyskusji o karze śmierci jest naruszeniem wartości europejskich. Takie były właśnie takie próby duszenia dyskusji w zarodku, bo skoro Unia nie dopuszcza kary śmierci, tak naprawdę sprzeciw wobec kary śmierci to jest jedna z wartości, którą bym była w stanie wskazać, bo to jest coś takiego, co jest na poziomie Unii nienegocjowalne, jak rozumiem. Więc to jest na pewno ta wartość właśnie sprzeciw wobec kary śmierci, ale tak naprawdę już nie ma tej otwartości na dyskusję, z czego ten sprzeciw się bierze. Ze świętości życia. Jeśli tak, to jest dużo różnych innych przypadków, gdzie wątek świętości życia warto by pociągnąć i spytać, czy tam to nie ma zastosowania, czy dlaczego właściwie. Ja sama chętnie bym posłuchała, bo ja wiem, dlaczego ja jestem przeciwniczką, ale właściwie dlaczego Unia jest tak dogmatycznie przeciwko karze śmierci i dlaczego podniesienie tego przez polityków powoduje reakcję czasami histeryczną, jak kiedyś było właśnie, że jak prawica podniosła, to tak jakby coś się miało stać tylko dlatego, że iluś polityków sobie podyskutuje o tym temacie. Wiadomo, że do niczego nie dojdą, wiadomo, że nic z tym nie zrobią, bo jesteśmy w Unii, musielibyśmy z niej wyjść, ale właściwie dlaczego o tym nie można rozmawiać? Czy samo rozmawianie jest naruszeniem wartości unijnych, czy właśnie przeciwnie, rozmawianie o trudnych tematach powinno być wartością unijną, jeśli serio traktujemy samo pojęcie Unii jako wspólnoty. Bo tu nawet sam tytuł tutaj, wartości progresywne, konserwatywne czy wspólne, to już jest niepokojące, bo jeśli mówimy o wspólnocie, to trudno budować wspólnotę w oparciu o to, czyje wartości ostatecznie przeważą. Budowanie wspólnoty powinno być szukaniem tego, co wspólne. Nie wiem, czy my w ogóle, mówię to w ogóle za wszystkie osoby, które nie tu na tej sali, tylko w ogóle w debacie, że właśnie jakbyśmy próbowali szukać tego, chociaż zacząć jedną taką wartość maleńką znaleźć, taką, co do której się zgodzimy, drugą, jakoś skomponować jakiś ten koszyczek tych wartości europejskich, takich, żebyśmy nie musieli ich nazywać właśnie tak roboczo wartościami europejskimi, tylko umieli wskazać, nazwać i obronić jeszcze. Przepraszam, chyba przedłużyłam swój czas, zaczynając od tego, że chciałabym... Bardzo dziękuję. Mam wrażenie, że ten program, o którym chcielibyśmy dzisiaj dyskutować, program Obywateli Równości, Praw i Wartości, jest jakąś próbą odpowiedzi na to pytanie, znaczy jakąś próbą uszczegółowienia i stworzenia listy tego minimum minimorum, o którym mówiła pani Kieszkowska-Knapik, bo tam jest mowa nie tylko o, nawet nie tyle o praworządności, co o niezależności sądów, o wolności zgromadzeń, jest tam mowa o wolności mediów, czyli krótko mówiąc, powstaje takie wrażenie, jakby ten program miał na celu przede wszystkim i w pierwszym rzędzie wspieranie tych organizacji, które działają na rzecz utrzymania takiej infrastruktury demokratycznej. Nawet nie na rzecz już takich głębokich czy mocnych wartości, które się za tą infrastrukturę ukryją.
ale ja tak czy inaczej mam tutaj wątpliwości, bo na przykład tam jest mowa też o wolności akademickiej, a jeżeli mamy jakiś rząd w państwie członkowskim, który na przykład postanawia usunąć z uniwersytetów gender studies, no to nagle zaczynamy bronić wolności akademickiej, ale jest to jednocześnie spór o wartości. No bo za tą decyzją stoi jakaś aksjologia i tak samo za obroną takiego kierunku studiów również stoi jakaś aksjologia. Więc pytanie, które chciałbym Państwu teraz zadać, mam wrażenie, pozostaje w mocy. To znaczy, czy ten program jest potrzebny w tym sensie, że Unia powinna wchodzić ze swoimi środkami i właśnie z pewną taką mocną propozycją no, infrastruktury demokracji na poziom właśnie sporów o demokratyczne wartości. Znaczy, krótko mówiąc, czy ten program jest uzasadniony, czy nie jest to wyjście jakby poza pewne unijne prerogatywy. I teraz chciałbym zacząć od pani Katarzyny Połczyńskiej, nam zrobić taką rundkę i potem będzie jeszcze jedna okazja wypowiedzenia się w jeszcze innym porządku. Dziękuję bardzo. Właśnie się zastanawiam, jak zmiana porządku zostanie rozwiązana, czy jak było od początku do końca, to teraz będzie od końca do początku, ale innowacyjnie, czyli od środka. Chciałem dać możliwość oddechu ostatniej panelistce. Czy program Praw i Wartości jest nam potrzebny? No moja odpowiedź na to pytanie nie jest zaskakująca, bo ja od dłuższego czasu mówię, że jak najbardziej jest nam potrzebny. Z dwóch powodów co najmniej. Pierwszy powód jest taki, że taki program odpowiada na fundamentalne pytanie wspólnotą, kogo, czego jest Unia. Czy to jest wspólnota państw, czy to jest wspólnota państw i obywateli na równi. W moim przekonaniu państw i obywateli, z takim podmiotowym traktowaniem obywateli, przy czym kwestia ta, nie, to pytanie, które w moim przekonaniu jest niezwykle kontrowersyjne, jeśli się zastanowić, ono nie wywoływało kontrowersji tak długo, jak obywatele mieli tę podmiotowość pozapaństwową, w tym sensie, że byli po prostu obywatelami Unii w momencie przekraczania granicy. Obywatel dostawał paszport i dostawał wolność jeżdżenia po całej Europie, nie państwo. Obywatel dostał możliwość pracy w każdym kraju, nie państwo. Obywatel dostał możliwość studiowania i korzystania z wymian na przykład edukacyjnych różnego rodzaju. Tak długo jak ta kwestia no w pewnym sensie nie dotyczyła rzeczy bliskich polityce, takiej polityce już zrozumianej z partiami i z władzą, tak długo nie budziło to kontrowersji. W moim przekonaniu musimy być konsekwentni. Jeżeli Unia jest Unią państw i obywateli, to ten obywatel ma prawo obok, równolegle, podmiotowo wypowiadać się w kwestiach wartości. I teraz, jeżeli Unia twierdzi, że ma wspólne wartości, to daleko niewystarczające, i to chyba wszyscy się tutaj zgodziliśmy, jest ujęcie tych wartości w jakichś zapisach, które mogą być najróżniej interpretowane. Trzeba te wartości na co dzień nieść w życie na takim realnym poziomie, a nie tylko retorycznym. I na realnym poziomie mogą to robić tylko obywatele i tylko w różnego rodzaju działaniach. I oczywiście do tego jest ten program. Tylko taki program niesie przed sobą gigantyczne wyzwanie, bo póki rzecz jest mówiona, to ona jest dużo mniej, wymaga dużo mniej skonkretyzowania niż wtedy, kiedy to się zamienia na wsparcie bardzo konkretnych działań. I teraz ogromnym wyzwaniem jest dookreślenie, jakie działania, obrona i promocja jakich wartości ma być wspierana przez ten program. I byłoby wielką szkodą, gdyby z automatu to poszło z takimi kolejnami, no ponieważ zawsze było tak, to tak, a ponieważ zawsze nie było tak, to tak nie będzie. Ten program musi być maksymalnie inkluzywny,
Natomiast on nie może być programem do wszystkich, dla wszystkich. Znaczy każdy przyniesie jakąkolwiek wartość i ma tę, i może sobie tę wartość promować. I teraz gdzie jest ta granica postawiona, jest niezwykle istotną rzeczą. Zgadzam się tutaj z Pawłem, że sama dyskusja już jest czymś europotwórczym i tożsamotwórczym i uważam, że jest bardzo ważne, aby ten program taką dyskusję wywołał. Ale na dzisiaj, w procesie tej dyskusji, żeby tylko nie stawiać pytań, ale dać też odpowiedź, moja odpowiedź byłaby taka, że powinny działania, symbolicznie mówiąc, pro- i antyaborcyjne, powinny być przedmiotem wsparcia tego programu, ale czerwoną linią musi być poszanowanie praworządności i związanych z tym formą postępowania. Znaczy, jeżeli są organizacje, które mają tak zwaną mowę nienawiści, to jakiekolwiek promują wartości nie mogą się stać adresatem tego programu, jeżeli podważają praworządność też. Poza tym musi być w ramach tego programu ta zgoda na niezgodę i to jest coś bardzo nowego dla Unii Europejskiej. Tego w poprzednich programach w moim przekonaniu nie było. Dziękuję. Bardzo proszę pan Paweł Zywiński. Dziękuję. Ja bym może troszkę zaczął od takiego samego dołu. W 2015 roku między innymi, znaczy dużo wcześniej też, ale zajmowaliśmy się tematami uchodźców w organizacjach pozarządowych, które reprezentuję i to był taki ciekawy moment, w którym z jednej strony żeśmy byli świadkami z jednej strony realnego kryzysu, z drugiej strony trochę takiego kryzysu nadmuchanego narracyjnie, że w ogóle coś takiego istnieje i byliśmy gotowi, żeby zacząć działać w Polsce, obojętnie czy przyjmiemy grupy z relokacji, czy nie przyjmiemy. Polska miała bardzo dobrze działający sektor organizacji w tematyce uchodźców i imigrantów. Byli psycholodzy, byli lekarze, byli ludzie, którzy pomagali znaleźć pracę, specjaliści od integracji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po zmianie władzy stosunkowo szybko, tak myślę od początku 2016 roku, zaczął się problem z... Na początku z w ogóle rozpisywaniem konkursów, z których te organizacje pozarządowe różne czerpały finansowanie. Finansowanie, w którym tak naprawdę państwo oddawało tym organizacjom poszczególne działania integracyjne, tak na zasadzie subsydiarności. Potem z czasem okazało się, że w ogóle tych pieniędzy nie ma, że one są przesuwane, że pieniądze, które teoretycznie powinny być z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylanckiego, Migracyjnego, Integracyjnego, w ogóle ich w jednym roku w ogóle nie zostało to, w ogóle konkurs został tak naprawdę rozpisany, ale nigdy nie zostały ogłoszone wyniki. W konsekwencji po jakimś pół roku później organizacje, które się tym zajmowały, nie tylko zaczynały tracić pieniądze na taką bieżącą działalność, ale zaczynały mieć problem z tym, że kontrole zaczynały być wysyłane, czy to centralne, czy samorządowe, tak? W samorządach, w których również władza nie była w tym temacie, upolitycznionym temacie, zbyt chętna do działania. Dzisiaj, po 4 latach, połowy tych organizacji nie ma, a reszta ma o połowę zmniejszone działania. Natomiast problem jest taki sam, jaki był, albo jest większy. Tak? Ludzie, którzy tam zostali, często, no to, co dużo mówić, heroicznie poświęcają się, swoją karierę, często dobrobyt swojej rodziny, żeby w tym temacie działać, bo uznają go za ważne. I kiedy myślę o tym, czy to jest potrzebne, czy to jest ważne, to wydaje mi się, że to jest taki przykład, w którym rzeczywiście państwo, tak, i samorządy w danym kontekście politycznym, w tym przypadku działań antydyskryminacyjnych, które również są elementem tego funduszu, kompletnie polskie państwo nie zdało egzaminu, a wręcz strasznie zaszkodziło, ponieważ ja dzisiaj mogę powiedzieć, że zarówno na poziomie integracji, jak i na poziomie w ogóle pracy z uchodźcami w Polsce jest dużo gorzej niż było jeszcze 4 lata temu, co się będzie odbijać na naszym państwie, tak, na naszym społeczeństwie. W związku z tym tak czysto praktycznie podsumowując, jestem od początku świadkiem tego, jak taki program, który wprowadza pewne tematy, właśnie w tym przypadku antydyskryminacyjne i możliwość na poziomie unijnym jakby
A, zdobywanie, finansowanie, B, razem z tym sfinansowaniem, również jakiegoś takiego poparcia, tak, dla swoich działań, tak? Znaczy tego, że się nie słyszy cały czas, że jesteś szkodnikiem, jesteś złym, jesteś antypolakiem i tak dalej. Czyli zarówno to finansowe, jak i właśnie takie psychologiczne może wsparcie, odnoszące się do tych wartości, tak? Bo większość tych ludzi pracuje naprawdę jako na poziomie wartości. W sensie prawnicy pracujący z uchodźcami, gdyby pracowali gdziekolwiek indziej, zarabialiby 30 razy więcej. Psycholodzy też. Więc tak, to jest moja krótka odpowiedź po tym przydługim wstępie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani. Ja myślę, że jako Europejczycy żyjący w Unii musimy zdać sobie sprawę, że ona być może nie przetrwa, nie dlatego, że są wewnątrz niej różnice wartości, czy ta rama demokratyczna sama z siebie więdnie, tylko po prostu z zewnątrz ta Unia jest zaatakowana, więc ma wroga na wschodzie, ma intencjonalne, populistyczne, amerykańskie całe sztaby ludzi, którzy chcą ją rozwalić i to jest pewien projekt polityczny i populistyczny. I on nie ma oddolnej jeszcze substancji, bo jak widać po tych wyborach europejskich w miarę stabilny jest z rozszerzeniem na tę stronę zieloną i liberalną, trochę też oczywiście na tę prawicową, ale jakoś stabilnie te 500 milionów ludzi myśli o swojej przyszłości wspólnej. Natomiast wszystkie programy, które uzmysłowią im, że to wspólne bycie, trochę na prawo, trochę na lewo, w tym, tak jak mówię, ciągle zmieniającym się tyglu, może przestać istnieć przez po prostu jakby sztuczne działania destrukcyjne, którym Unia musi jakoś przeciwdziałać. Unia musi w swoich tych obywatelach, 500 milionach, szukać odpowiedzi na pytanie, czy mamy dalej razem po prostu funkcjonować, czy też to, co zrobi z nami Rosja albo Ameryka populistyczna, jest czymś, na co się godzimy. Ja na przykład jestem z pokolenia, które skorzystało z systemu Erasmus, Tempus, mnóstwo tysięcy ludzi z różnych krajów europejskich skorzystało na tym i jest to jakaś też szczepionka na takie myślenie kompletnie narodowe, ponieważ żaden kraj europejski w tej chwili nie jest dla mnie bezimiennym, obcym krajem, tylko każdy ma twarz konkretnej osoby, z którą studiowałam, z którą się przyjaźnię do dzisiaj. Ten nowy program oczywiście jest strukturalnie odpowiedzią na te wszystkie zagrożenia, takim bardziej emergency, prawda? Wydawało się, że takie programy jak wspieranie rozwoju zrównoważonego, wspieranie różnych instytucji kultury, wspieranie jakby niwelowania różnic majątkowych pomiędzy krajami, to wszystko będzie per se percepowane przez ludzi jako pozytyw. Okazuje się, że tak nie jest w zetknięciu z fake newsami, z propagandą, z internetem, który jest pełen zakupionych treści też, to znaczy takich, które wybuchają jako boty i tak dalej. Ludzie nawet nie wiedzą, co jest prawdziwym przekazem jakiejś strony społecznej, a co jest wykupioną informacją. Więc mi się wydaje, że my w tej chwili jesteśmy w takim w ogóle strukturalnym zagrożeniu, nie od wewnątrz, że my się nie możemy ze sobą wszyscy dogadać, tylko od zewnątrz po prostu. I wszystko, co Unia zrobi, żeby tych swoich obywateli uzbroić w wiedzę, w rozumienie, na czym polega to nasze wspólne bytowanie razem, jest jak najbardziej pożyteczne. Inna sprawa, że wiele rzeczy można zrobić bez pieniędzy oczywiście, ale nie wszystko, bo tak jak pan mówi, no, na samym takim, na takiej obywatelskiej zapale nie da się strukturalnie prowadzić szeroko zakrojonych działań i rzeczywiście te instytucjonalne pieniądze powinny też na to płynąć. Także wydaje mi się, że to jest the must w tej chwili, nie tylko ten program, ale w ogóle też rozszerzenie właśnie tych edukacyjnych działań. To, co my robimy własnym sumptem, nie wiem, Szkoła Konstytucji, Szkoła Dialogu, jeżdżenie do dzieci w mniejszych miejscowościach, miasteczkach, w miastach, rozmawianie z nimi, podmiotowe traktowanie wszystkich ludzi w każdej części naszego kraju, gdyby było rozszerzone na takie samo podejście w innych krajach, no da w sumie tym wszystkim obywatelom jakieś instrumenty do oceny rzeczywistości. Jeżeli za jakiś czas te 500 milionów ludzi zdecyduje, że tej Unii nie chce, no to demokracja ją zniszczy, ale na razie nie wygląda na to, żeby to była rzeczywista intencja wszystkich nas jako Europejczyków.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ja nie pamiętam już, jakie było pytanie, ale jeśli pytanie było, czy program jest potrzebny. Tak, dobrze, dziękuję. To trudno jako osobie, która pracuje z organizacjami od lat, każdy program finansowy jest potrzebny, bo wesprze grupę, wszystkie te grupy robią rzeczy z jakiegoś powodu ważne. I każde wsparcie jest potrzebne. Jeśli pójdzie na wolne sądy, to ileś tam dzieci w tych miasteczkach się dowie o różnych ważnych rzeczach, o których nie dowiedziałaby się od nauczyciela, bo nauczyciel sam tego nie wie. Jeśli pójdzie na przykład na fundację Courtwatch, która robi monitoring w sądach i dzięki niej nagłośniono przypadek sędzi, która kazała się czołgać niepełnosprawnemu do jakiegoś tam miejsca dla świadków, człowiekowi bez nogi. I zostało to nagłośnione. Dzięki temu być może ta kobieta już nigdy tak nie zrobi, a być może nawet zostanie jakoś zdyscyplinowana, to też fajnie. To wszystko, co tutaj będzie robione, na pewno zostanie, te pieniądze zostaną spożytkowane. Co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast jest kilka rzeczy, które trzeba brać pod uwagę. Pierwsze, bo tutaj jest to zastrzeżenie, które wydaje mi się bardzo ważne na poziomie wartości właśnie, opisania tego w kategorii wartości tego funduszu i bardzo trudne w praktyce, bo tu jest, że to istotne jest przeciwstawienie się stereotypowemu postrzeganiu tego programu jako funduszy dla lewicy, unijnych lojalistów. Równocześnie musi stać się jasne, że nie jest to program dla wszystkich. Jego beneficjentami nie powinny być podmioty kontestujące podstawy Europejskiego Ładu Prawnego i Normatywnego. I tutaj pierwsza moja wątpliwość to jest taka, czy jeśli ktoś, kto kiedyś kwestionował w jakiejś sprawie jakiś ład prawny, zrobi projekt, który się mieści w tym. Więc to pierwsze podejście to jest takie, czy beneficjenci ewentualnie programu będą oceniani za całokształt, czy tylko za konkretne przedsięwzięcia, które chcą z tego programu sfinansować. Więc to jest pierwsze pytanie, które trzeba sobie będzie rozwiązać, bo trudno mi sobie wyobrazić robienie czarnej listy, gdzie ktoś za to, w jaki sposób kiedyś działał, się na niej znajdzie. Druga rzecz to, jak będziemy rozumieć kontestowanie podstawy Europejskiego Ładu Prawnego i Normatywnego w kontekście tego, co pan mówił o na przykład uchodźcach. Jeśli był program unijny relokacji uchodźców, czyli jest to, jak rozumiem, jakiś ład prawny postanowiony na poziomie Unii. Mam nadzieję, że nie pójdzie ten program w takim kierunku, gdzie organizacja czy grupa ludzi, ale to najczęściej organizacje, której się nie podoba ten pomysł na pomoc uchodźcom i sprzeciwia się, po prostu sprzeciwia się takiemu, tym i nawet lobbuje na to, żeby to było robione w inny sposób właśnie pomoc, czy takie przedsięwzięcie będzie z góry wykluczone jako kontestujące podstawy Europejskiego Ładu Prawnego, bo czasami właśnie dyskusja i wartości ucierają się trochę w kontestowaniu. Moim zdaniem to, co pan opisał po 2015 roku, ja dobrze pamiętam, jak zaraz po zmianie władzy były deklaracje PiS-u, że będzie że będą te zobowiązania zrealizowane, te 7 tysięcy. I oczywiście później wiadomo, jak to się skończyło. Nie zostały zrealizowane, ale moim zdaniem ta dyskusja poszła na taki dramatyczny tor właśnie dlatego, że się uznało, że ta decyzja o 7 tysięcy na poziomie unijnym jest tutaj ważniejsza niż dyskusja z obywatelami na temat ich lęków, ich uzasadnionych czy nieuzasadnionych, wszystko jedno. Chodzi o to, że nie wystarczy mieć jakby decyzję z Unii, trzeba jeszcze pokazać ludziom, wytłumaczyć ją ludziom i właśnie tak, żeby oni przyjęli ją, kontestowali i zostali przegłosowani. Wszystko jedno, żeby coś się zadziało, ale tu cały problem i cała łatwość, z jaką udało się tą dyskusję przekierować na taki poziom, że właśnie tutaj przyjdą, zgwałcą wasze dzieci. Z jednej strony, a z drugiej łamiemy praworządność, bo się nie stosujemy, to właśnie dlatego, że u zarania, gdy się pojawiły te pierwsze oznaki, że być może ta obietnica powyborcza dotrzymania tych ustaleń nie zostanie podtrzymana, że się zignorowało tak naprawdę społeczeństwo, czyli tego demosa, który on już nie głosuje, to już nie jest ten moment, ale przynajmniej powinien być potraktowany podmiotowo. Jeśli została podjęta na poziomie Unii taka dyskusja, ja na przykład uważam, że to jest trochę dziwne relokowanie człowieka, który być może nie chce, przyjechanie do Polski. Jeszcze jak czytałam, że się zrobi jakieś namioty gdzieś postawi na poligonie, żeby oni mieszkali. Wydawało mi się to dziwne. Chciałabym, żeby wtedy wyszli politycy poważnie i zaczęli dyskutować, dlaczego jesteśmy skazani na takie rozwiązanie. Albo być może nie jesteśmy wcale skazani na takie rozwiązanie. Efekt tego, w ogóle oczywiście wiadomo, że strona
szeroko rozumiana pisowska ponosi dużo większą nieporównywalnie za to, w jaki skandaliczny sposób się dzisiaj o tym temacie rozmawia. Ale to wszystko się zaczyna od tego właśnie, że się nie traktuje jako wartość unijną, tego, że nawet jak już mamy klepniętą decyzję, to z tym człowiekiem trzeba rozmawiać. Dlatego, że decyzje, nawet klepnięte, można odklepać w razie czego. Jeśli się okaże, że one jednak nie są akceptowalne, tak głęboko nie są akceptowalne, że zostaną właściwie odrzucenie tej samej decyzji przez ludzi ostatecznie, no bo przecież nie przyjęliśmy i nie przyjmiemy raczej, bo nie widzę, żeby którakolwiek partia, która przyjdzie po wyborach, wróciła do tematu. Nie wyobrażam sobie, żeby Platforma w kampanii wyborczej powiedziała tak, wrócimy do tematu 7 tysięcy uchodźców. Nie zrobi tego. Wszyscy po prostu się poddali takiemu sposobowi prowadzenia narracji, a można temu było zapobiec właśnie, myślę, dyskutując na bardziej racjonalnym, ale jak z dorosłymi, a nie, wydaje mi się czasami, że troszkę właśnie, i tego się obawiam, żeby nie było tak, że właśnie przywozimy te europejskie wartości, zostawiamy tutaj, w tym przypadku razem z pieniędzmi i realizujemy je wbrew, może nie wbrew, ale właśnie nie sprawdzając, czy jest tu na nie miejsce, czy jest klimat, jak mówić do ludzi językiem takim, żeby oni to przyjęli za swoje. Bo to, co tu, bo to jak rozumiem, pani jest tekst pani Katarzyny, właśnie to jest bardzo ważne, aby program ten mógł być uznany za własny przez jak najszerzej rozumiane środowiska unijne. Widać, jakie to jest trudne przy wolnych sądach, że można mówić o niezależności sądownictwa, ale zawsze przyjdzie ktoś, powie, że sędzia ukradł spodnie. I właściwie mamy taki argument, a z drugiej strony te spodnie, no i właściwie jest porówno jeden, jeden i trzeba właśnie robić to tak, żeby ten ktoś, kto widział sędziego kradnącego spodnie, wie, że nie tylko spodnie sędziowie ukradli, ale będzie w stanie się zgodzić, bo są argumenty takie, gdzie on uzna jako Walski, głosujący na PiS, który widział sędziego, który ukradł spodnie, jednak uważam, że mimo tego wszystkiego, to niezależność sędziowska jest bardzo ważna. A z drugiej strony usłyszy też, z drugiej strony, że nie tylko niezawisłość sędziowska, ale też będą jakieś pomysły na rozwiązanie w ramach tej niezawisłości sędziowskiej tych problemów, które ludzie widzą, czyli tej sędzi, która się kazała czołgać, tego jakiegoś tam kogoś, kto komendę wsadził na 20 lat za niepopełnioną zbrodnię, czyli chyba odeszłam troszkę od tematu, którym było... Że tak, warto, tylko właśnie z perspektywy osoby pracującej w organizacjach też obawiam się troszkę takiego jakby nie stygmatyzowania organizacji, tylko właśnie tego, co tu już widać, jest też podzielane te obawy, że to zostanie właśnie, że jak się źle nakieruje te pieniądze i źle wytłumaczy, na co one są i dlaczego to są właśnie wspólne wartości, te niezawisłe sądy, to się może zakonserwować takie poczucie, że te unijne wartości to jest właśnie, jak to jest napisane, fundusz to są dla lewicy i unijnych lojalistów, że właściwie nie ma tam dla wartości konserwatywnych miejsca, że to wszystko właśnie ta aborcja, czy tam jakieś tam jeszcze inne rzeczy. Dziękuję bardzo i w tej rundzie jeszcze proszę ostatni głos, pan Paweł Musiałek. Ja podzielam te wątpliwości, o których pani Katarzyna mówiła, a nawet je chciałem wzmocnić, to znaczy jeszcze widzę kilka innych problemów, które prowadzą mnie do takiego wniosku, że ten program nie jest jednak dobrą propozycją. I jakie to są wątpliwości? No po pierwsze, ja się cały czas zastanawiam nad jakby celem tego programu. Znaczy, jeżeli celem ma być faktycznie wzmocnienie tych wartości europejskich, no to wracamy już do tej dyskusji, którą tutaj przed chwileczką byliśmy. To znaczy, mówię, w momencie, w którym mamy uzgodnić pewien katalog wartości na jakimś ogólnym poziomie, możemy się zgodzić. Natomiast im bardziej będziemy to chcieli operacjonalizować, to tym większe będziemy mieć, że tak powiem, problemy z uzgadnianiem tego, na co się zgadzamy i na co się nie zgadzamy. I problem polega na tym, że jeżeli stworzymy instytucję grantodawczą, która będzie musiała każdorazowo rozstrzygać, prawda, po pierwsze, na jakie wartości dajemy, to jest pierwsza kwestia, komu dajemy, ile dajemy i kogo wykluczamy, to nawet jeżeli założymy tutaj najlepsze intencje urzędników z Komisji Europejskiej czy innej instytucji, która ma ten program realizować, to jest jeden wielki detonator zaufania do tej instytucji. Znaczy dzisiaj uważam, że instytucje ponadeuropejskie borykają się z ogromnym kryzysem zaufania, dlatego że są oskarżane raz słusznie, a raz niesłusznie za to, że właśnie nie są tym neutralnym brokerem, nie są tym naturalnym, neutralnym arbitrem, tylko są pewną stroną w sporze. I ja uważam, że my podejmując się tego typu programu,
będziemy wpychali komisję w pewne rozstrzygnięcia, które będą niesamowicie niewygodne, bo tutaj nie ma jakby neutralnej odpowiedzi, jak pogodzić te zwaśnione strony. Prosty przykład, no jeżeli wartością Unii Europejskiej jest wolność słowa, no czy taki program powinien wspierać, nie wiem, telewizję internetową narodowców? Prawda? No, można powiedzieć, że dobrze, w imię sprawiedliwości damy narodowcom i damy też osobom lewicowo-liberalnych poglądach, ale jak gwarantujesz, to nie będzie tak, że lewica liberalna będzie zadowolona, że daliśmy narodowcom, bo oni uważają, że z tymi ludźmi się nie rozmawia. Znaczy problem polega na tym, że jak myśmy w klubie Jagiellońskim robili debatę na temat uchodźców i był zaproszony Krzysztof Bosak, to uzyskaliśmy mnóstwo odpowiedzi ze strony lewicowo-liberalnej. Nie z tym człowiekiem nie rozmawiamy. To nie jest człowiek, który ma poglądy, które mieściłyby się w spektrum debaty publicznej. Takie osoby trzeba izolować. Więc w związku z tym, jeżeli Unia Europejska będzie chciała podjąć się takiego sposobu redystrybucji środków, że Krzysztof Bosak dostanie te pieniądze, no to będzie ogromna wrzawa ze strony lewicy liberalnej. Jeżeli nie dostanie, będzie ogromna wrzawa po prawej stronie. Więc jedyne rozwiązanie pragmatyczne, które ja widzę, to nie dawać nikomu, nie robić takiego programu, który by jeszcze zwiększył ten antagonizm. Pamiętajmy także, że w poszczególnych krajach mamy przecież cały system wsparcia organizacji obywatelskich. Właściwie chyba każdy kraj Unii Europejskiej ma jakiś program, oczywiście działający raz lepiej, raz gorzej, który ma wspierać organizacje i watchdogowe, i różne inne. Dzisiaj w Polsce mamy też prowadzony przez Narodowy Instytut Wolności tego typu program. Można oczywiście dyskutować, czy on daje pieniądze jakby tej stronie więcej, tej stronie mniej, jasne. My też mamy pewne zastrzeżenia do jakby sposobu przyznawania środków publicznych, tak samo jak mieliśmy za poprzedniej władzy. Natomiast jeżeli my proponujemy taki program, to co mówimy? No mówimy, my nie ufamy temu, co robią kraje członkowskie i nie uzupełniamy tego, co robią kraje, ale zastępujemy kraje w ich działaniach. I ja uważam, że to jest najkrótsza droga do tego, aby się Unia rozpadła. To znaczy Unia ma tworzyć wartość dodaną, czyli mamy stworzyć taką sytuację, kiedy ja nie mogę sobie z czymś poradzić, druga osoba sobie nie może z czym poradzić i razem powołujemy jakąś instytucję, która ma nam w tym pomóc. Natomiast tego typu program jest wpisaniem się w taką logikę, że jeżeli jakieś kraje mają problemy właśnie z określonymi wartościami, czy nie respektują w wystarczającym stopniu, to tworzymy wszelkiego rodzaju jakby system nacisków, który by miał te wartości wymusić. Ja już pomijam, czy się zgadzam z tym wymuszeniem, czy nie, ja po prostu chcę zwrócić uwagę, że to jest po prostu nieskuteczne. To jest nieskuteczne i to będzie budziło bardzo duży opór, dlatego że sami tutaj przecież tę kwestię podnosiliśmy. No dzisiaj w Parlamencie Europejskim mamy jeszcze mniejszy konsensus co do kwestii aksjologicznych niż mieliśmy jakiś czas temu, więc powoływanie tego typu programów moim zdaniem tylko tą dynamikę zwiększy. Zresztą też pewną próbką jakby pewnego problemu, na co te pieniądze przeznaczyć, też była ta dyskusja tutaj, no bo z jednej strony słyszymy o polityce migracyjnej, z drugiej strony też pani wspomniała o polityce wobec Rosji, wobec Stanów Zjednoczonych, więc de facto już możemy wskazać jakby wszelkiego rodzaju działania, wszelkie polityki, które realizuje Unia Europejska, prawda? Ja akurat oczywiście zgadzam się z tym, że trzeba walczyć, nie wiem, z fake newsami, z Rosją i tak dalej, natomiast jakby jeżeli tak szeroko definiujemy ten katalog tych wartości, no to ja mam tutaj głęboką obawę o skuteczność. Wrócę jeszcze tylko jeszcze jednego wątku, jeśli chodzi o praworządność, bo to w poprzedniej debacie miałem sposobności się do tego odnieść. Otóż chciałem podkreślić, że, przepraszam, jeszcze może do kwestii tego programu. Pamiętajmy, że mamy dzisiaj instytucje w Unii Europejskiej, instytucje sądownicze, które rozstrzygają dzisiaj, czy są naruszone podstawowe prawa człowieka, tak? Nomen nomen, ja przypomnę, że pierwszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na temat praw człowieka zapadł w 1969 roku, i to była ingerencja Trybunału Sprawiedliwości, mimo że tak naprawdę państwa nie scedowały jeszcze formalnie tych funkcji na Trybunał, to Trybunał na mocy jakby własnego wyinterpretowania kognicji stwierdził, że ma prawo to robić. Później to zostało wpisane jakby w traktaty. Dzisiaj, jeżeli mamy problem z naruszeniem jakby pewnych wartości, Trybunał w poszczególnych sprawach zabiera głos. Tak samo pamiętamy, że mamy Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, czyli mamy i Luksemburg, i Strasburg, które stoją na straży jakby pewnych wartości. Więc biorąc pod uwagę to, że już mamy pewne mechanizmy służące temu, że bronimy jakby pewne wartości w bardzo konkretnych właśnie przykładach. Mamy system grantów w poszczególnych krajach i też proszę pamiętać, że w poszczególnych krajach unijnych mamy dostęp także do środków zagranicznych, prawda, które poszczególne organizacje mogą zdobywać i zdobywają. W związku z tym to jest jakby dodatkowy argument na rzecz tego, że
ten program moim zdaniem rodzi bardzo dużo wątpliwości. I jeszcze co do praworządności obiecałem tylko słowo. Oczywiście nie jest chyba tutaj przez nikogo podważana teza, że sędzia wydając wyrok ma być niezależny od nacisków politycznych, prawda? Wobec tego nie ma żadnych kontrowersji. Natomiast no, już jednak organizacja wymiaru sprawiedliwości jednak nie jest czymś niekontrowersyjnym. Znaczy to, jaką ułożymy relację między szeroko pojętą sferą polityczną a sferą prawną, to moim zdaniem nie jest już kwestia absolutnie dyskusyjna. Ja polecam świetny artykuł Sławomira Dymskiego w Polskim Przeglądzie Dyplomatycznym, szefa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, którym dokładnie pokazywał problemy z tym związane. To znaczy, oczywiście możemy się zgodzić co do pewnych podstawowych zasad, z jakimi nieingerencjami powinna wiązać się praca sędziego, natomiast to, jak dalece, nie wiem, kto może wybrać sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, jaki powinien być tryb wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, i tak dalej. To są kwestie bardzo kontrowersyjne. Ja czytając oskarżenia Komisji Europejskiej wobec Polski, jeśli chodzi o procedury praworządności, to ja dostrzegałem tam nie tylko odniesienia do tych najbardziej naturalnych, z którymi ja też się jakby zgadzam, pewnymi ingerencjami, ale też zauważyłem naprawdę bardzo głęboką ingerencję w sprawy, które moim zdaniem już kontrowersyjne nie były. I można powiedzieć, że żadna z tych poszczególnych spraw nie byłaby osobno podnoszona, gdyby miała miejsce, ale wszystkie razem tworzą tak zwaną systemowe zagrożenie. No to ja zadaję pytanie, no dobrze, gdzie jest ta granica między incydentalnym a systemowym naruszeniem, prawda? Tego traktaty nie rozstrzygają, więc moim zdaniem z tą praworządnością też jest moim zdaniem pewien problem, którego też nie można ukrywać. Oczywiście pewnym minimum, się zgadzam z panią ambasador, która mówiła, że musimy się zgodzić na pewne minimum, nie możemy się zgodzić na totalny nihilizm wartości. Tutaj ja daję zgodę, że coś takiego musi być. Moim zdaniem tym warunkiem jest to, że kraje mają respektować pewne zobowiązania, które wobec siebie podjęły. Tak? To znaczy, jeżeli mamy prawo unijne, które twardo mówi, co mamy wykonać, każdy kraj jest zobowiązany, żeby to robić. I ja tylko przypomnę, że akurat polski rząd, mówię, przy całej mojej krytyce jakby reformy wymiaru sprawiedliwości, tam gdzie było zagrożenie naruszenia prawa, gdzie wypowiedział się Trybunał, to z tych elementów się wycofał, prawda? No wycofał się, bo oczywiście dlatego, że pewnie też konsekwencje były groźniejsze niż artykułu 7. Natomiast no, jeśli chodzi o artykuł 7, to nie mamy decyzji dzisiaj o tym, że Polska naruszyła tą praworządność, ponieważ ta decyzja jeszcze nie jest podjęta, tak? No, żyjemy w państwie prawa, czyli przyjmujemy domniemanie niewinności jednak, prawda? Więc póki tego rozstrzygnięcia nie ma, to takiej tezy nie możemy stawiać. Ja wiem, że to jest obarczone jakby taką procedurą polityczną, która polega na tym, że po prostu wymagana jest jednomyślność i dlatego tej decyzji nie ma. No ale państwa nieprzypadkowo nie godziły się na inny sposób rozstrzygania tej kwestii, bo każdy z państw, może nie każdy, ale większość państw ma głęboki opór wobec tego, żeby przenosić na Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu tego typu kompetencje. To tak, przepraszam za przedłużenie jeszcze poprzedniego wątku, ale wydawało mi się, że to jest istotne, żeby uzupełnić. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, chciałbym zadać jeszcze ostatnie pytanie, zanim otworzę dyskusję również na Państwa głosy. A moje pytanie jest właściwie niemalże tożsame z tym punktem, który podniosła Pani Katarzyna Sadło. To znaczy mam poczucie, że musimy jeszcze przyjrzeć się bardzo konkretnemu, praktycznemu wyzwaniu, jakie będzie stawało przed Unią w zakresie jakby implementacji tego programu. I to jest wyzwanie, przed którym staje właściwie każdy duży grantodawca, który wspomaga działalność na rzecz demokracji. To znaczy jak odróżnić ziarno od plew, jak rozróżnić przyjaciół demokracji czy organizacje prodemokratyczne od organizacji, które składają prodemokratyczny projekt, ale nie wszystkie ich działania mieszczą się w tej definicji, tak? To znaczy to są podobne dylematy, jakie mają na przykład niektórzy grantodawcy, którzy z jednej strony wspierają na przykład działania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu czy nierównościom i pracują na przykład z organizacjami przeciwdziałającymi bezdomności, które to organizacje jednocześnie są szalenie konserwatywne i na przykład sprzeciwiają się aborcji, a skądinąd ten sam grantodawca wspiera działalność na rzecz praw reprodukcyjnych i staje przed poważnym dylematem no, etycznym, moralnym, ale też bardzo praktycznym. Więc chciałbym zadać Państwu na koniec bardzo konkretne, praktyczne pytanie i bardzo proszę o krótkie i zwięzłe odpowiedzi, żebyśmy mieli jeszcze odpowiednio dużo czasu na rozmowę z publicznością. Znaczy jak w tym programie powinna zostać Państwa zdaniem uregulowana kwestia właśnie tego, czy organizacja składająca projekt mieszczących się w ramach
określonych tym programem, ale jednocześnie prowadząca również inną działalność, która by się z zasadami tego programu i z wartościami, które za nim stoją, kłóciła, czy taka organizacja Państwa zdaniem powinna otrzymać wsparcie ze środków unijnych? I poprosiłbym może w odwrotnym porządku, ale w kolejności tak jak Państwo siedzą, czyli od Pani Katarzyny Sadło bym zaczął. Już zapomniałam pytanie, rekord. Jak to powinno być jakie było pytanie jeszcze raz? To jest to samo pytanie, które Pani właściwie sama zadała. To znaczy mamy program, mamy projekt, który się mieści w charakterystyce programu i w jego celach, ale sama organizacja działa również w sposób, który wydaje się programem sprzeczny. To znaczy z punktu widzenia osoby, która oceniała wnioski w różnych konkursach grantowych, także na przykład w Obywatelach dla Demokracji realizowanych przez Fundację Batorego ze środków norweskich, nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie kryterium dostępu będzie całokształt organizacji. Dlatego, że każda organizacja na różnych swoich etapach może mieć rzeczy, które na przykład tu pani ambasador podała przykład tych, że można sfinansować i działania proaborcyjne, antyaborcyjne, czy jak rozumiem dyskusję na ten temat. I jestem sobie w stanie wyobrazić organizację, która chciałaby na przykład prowadzić jakąś kampanię przedreferendalną za pełną dostępnością aborcji, która ma w swojej historii na przykład promowanie sprzedaży leków przez internet aborcyjnych, czyli działalność nielegalną w ramach swojej działalności misyjnej. Abstrahując od tego, jak się ocenia to tak naprawdę ktoś, kto siedzi w tym konkursie grantowym, musiałby wziąć, tak jak ocenia normalnie, czy organizacja zarejestrowana, czy ma zaległości w ZUS-ie i tak dalej, to musiałby jeszcze ocenić całokształt organizacji. Więc to jest moim zdaniem niewykonalne, jeśli nie chcemy robić tego na zasadzie krótkiej, czarnej listy takich, gdzie dla wszystkich jest oczywiste, że ta i organizacja to na czarną listę i robimy, i jeszcze najlepiej, żeby ta czarna lista była tajna, żeby ten ktoś się nie mógł odwołać. No bo jeśli się będzie mógł odwołać, to trzeba będzie dodatkowo bronić w sądzie w ogóle jakby uniemożliwienia dostępu do całego konkursu. Więc trudno mi sobie wyobrazić to od strony praktycznej, taki konkurs, który będzie wykluczał. Natomiast też nawet jak się nie wykluczy, tylko będą same projekty, to też jest takie pytanie, w jaki sposób dopuścić projekty, tak jak już pozostając w tym temacie aborcji, to sobie wyobrażam, że gdybyśmy chcieli sfinansować jakąś debatę, która ma prowadzić do jakiegoś, nie wiem, referendum i do rozwiązania tego w referendum, to będzie jakaś grupa, która będzie chciała zliberalizować obecną ustawę, będzie chciała grupa, która będzie chciała ją zaostrzyć, czyli tak naprawdę każda z tych grup kontestuje obowiązujący porządek prawny, więc tutaj trzeba to wymyślić w taki sposób, żeby możliwa była w ramach tego projektu jakaś dyskusja w jakichś ramach. Oczywiście nie takich, na przykład, czy czeczeńskim uchodźcom trzeba zakazać wjazdu do kraju. To jest dla mnie oczywiste, że kampania pod tym hasłem nie powinna w ogóle być jakby, no, ale już co do tego, co jest na przykład. Nawet jakie działanie jest mową nienawiści? Sama mowa nienawiści jest tak nieostrym terminem, że jeśli uznamy, że mową nienawiści jest mówienie na przykład aborcja to zabijanie, to łatwo będzie całą grupę wykluczyć, czy jakieś właśnie kampanie różnego rodzaju społeczne. Więc tutaj strasznie współczuję tym, którzy to będą musieli przekładać na jakiś ten, i współczuję jeszcze bardziej tym, bo podzielam trochę pana zdanie, jeśli to ma być z poziomu komisji przyznawane, to będzie musiało pójść na takie uproszczenia, bo my jak tutaj sobie na poziomie polskim oceniamy wnioski, gdzieś tam znamy te organizacje, znamy kontekst, jesteśmy w stanie bardzo dużo rzeczy tutaj ocenić. Natomiast tam na poziomie unijnym to tak naprawdę ja się boję najbardziej takiego, że projekt, nie wiem, promujący większy dostęp do aborcji, tak. Projekt, nie wiem, przeciwdziałający czemuś tam, to nie. Czy jakieś tam za szybkie takie, no, co wymusza, im mniej wiem o problemie, tym bardziej jestem skazana na jakieś takie bardzo grube uproszczenia. Ja się bardzo takich grubych uproszczeń boję i wykluczenia różnych całych obszarów ze szkodą i dla tego programu, i ze szkodą dla Unii, i ze szkodą ostatecznie jakąś tam wizerunkową dla wielu organizacji, które mogą wziąć w tym udział. Bo tutaj, no, widziałam, co się działo przy okazji Obywateli dla Demokracji, który był jednym z bardziej przejrzystych programów grantowych, jakie widziałam. I tak naprawdę, jak łatwo zrobić ze wszystkiego
tutaj zażył. Więc tutaj największe wyzwanie to by było wymyślić ten program tak, bo tu troszkę jest też tak, że program wcale nie musi być ekskluzywny. On może być inkluzywny, ale jeśli potencjalni na przykład właśnie bardziej konserwatywne środowiska tego nie dostrzegą, no to one nie będą się mogły przekonać, że to jest coś dla nich. To był taki przypadek akurat chyba przy Fundacji Batorego, czy przy jakimś innym, że ktoś tam narzekał, jakaś organizacja właśnie, że dopiero teraz jest, może przyjeżdżać na jakieś tam wydarzenia. A wcześniej przyjeżdżała? Nie, bo nie byłam zapraszana. Tylko tyle, że to było wydarzenie, na które nie było zaproszeń, bo to OFIP akurat, Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Impreza ogólnopolska, każdy przyjeżdżał bez zaproszeń. Ale jeśli ja sobie sama wmówię, że to nie jest dla mnie, no to niestety łatwo sobie to później zobaczę, że po te pieniądze sięgnęli tylko inni niż ja, to sobie tylko utwierdzę się w przekonaniu, że to były tak, te unijne pieniądze dla lewackich środowisk. A sztuką jest opisanie tego, będzie przedstawienie tak, żeby ten człowiek zobaczył właśnie, że jeśli jestem watchdogiem konserwatywnym, na przykład monitoruję, nie wiem, co mogę sobie monitorować. Różne rzeczy mogę sobie monitorować. Czy walczę o niezależne sądy, ale z perspektywy konserwatywnego, jakieś tam różne rzeczy sobie jestem w stanie wyobrazić, tylko może nie tak na szybko i o takiej późnej porze w poniedziałek. Więc tutaj, żeby ten człowiek, ta organizacja zobaczyła, że to też jest dla niej właśnie, że nawet, że to unijne wartości są dla niej, bo to, co mnie najbardziej tak niepokoi, to, że same unijne wartości, że jest pewnie duża grupa środowisk, która uważa, że unijne wartości to jest coś ich. Takie, że nie, właśnie przez to, że nie wiadomo, co to jest, że nie jest w stanie właśnie zmieścić się w tym. I tak jak napisać program, żeby ileś organizacji się w tym zmieściło, żeby się zmieścił w tym Caritas, czy różne organizacje bardziej konserwatywne, które też robią różne rzeczy, na przykład przeciwdziałanie wykluczeniu, czy nie wiem, praca z uchodźcami też są robione przez różne różnego rodzaju środowiska, ale jak to zrobić tak, żeby nie było tej łatki, żeby nie było tych uproszczeń, to jest duże wyzwanie, na tyle duże, żebym się zastanawiała, czy to może być też tak powierzone, podobnie jak norweskie, po prostu krajowemu operatorowi, który weźmie za to pewną odpowiedzialność właśnie, za dobranie ekspertów tak, żeby oni byli zróżnicowani, za jakby rozmontowanie tych ewentualnych min, które później będą na poziomie wdrażania, bo bardzo łatwo to będzie niestety pokazać, że Unia nas atakuje pieniędzmi, po prostu atakuje nasze konserwatywne wartości swoimi lewackimi pieniędzmi, które idą na te lewackie organizacje, które robią lewackie projekty. I to by było ze szkodą dla wszystkich już na pewno. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Paulina Kieszkowska. Ja myślę, że to jest na pewno do wypracowania. Tutaj jest mowa o podstawach ładu prawnego. Ja rozumiem, że chodzi o traktat i w ogóle o to, czy jest Unia, czy jej nie ma i czy się zgadzamy co do tego, bo różne są ruchy populistyczne, czy prawicowe, być może też lewicowe, nie wiem, które w ogóle kwestionują istnienie Unii. Ja byłam ostatnio na spotkaniu w Izraelu z taką gigantyczną organizacją pozarządową MAOS, która pracuje z całym przekrojem społeczeństwa izraelskiego, które jest totalnie podzielone, tam są dramatyczne podziały. I oni mają taką zasadę, że wszyscy mogą wejść od ortodoksów po tych lefties, pod warunkiem, że są dwie rzeczy uzgodnione, że wszyscy uznają państwo Izrael i nobody goes anywhere. To znaczy po prostu musimy się dogadać wewnątrz i nie jest tak, że geje won, albo prawicowcy won, albo antyaborcjoniści won, albo aborcjoniści won, tylko po prostu my musimy wspólnie funkcjonować w jakimś zestawie. I oni nazywają to zasadą 80-20, to znaczy 20% to jest różnica i w tym się mieszczą te wszystkie kwestie światopoglądowe, aborcja i tak dalej. Może takie najważniejsze tematy ideologiczne, które cały czas są w mediach, a tak naprawdę potem ludzie wewnętrznie potrzebują. Czystej wody, drzew, nie ma smogu, w miarę ekonomicznie funkcjonującego systemu, służby zdrowia, szczepionek, albo może nie szczepionek, może akurat szczepionki nie są dobrym przykładem, ale generalnie rzecz biorąc ludzie potrzebują życiowo tego AT, które ich łączy. I na to jest 100 przykładów, jak to można zrobić. I myślę, że ta organizacja, ten program powinien bazować właśnie na tym absolutnym takim junctim, którym wszystkich łączy od prawicy do lewicy. To jest coś podobnego, jak u nas w Konstytucji jest artykuł 13, który mówi faszyzm i komunizm nie. Wszystko inne tak. To znaczy w ten sposób mówimy sobie, że wolność słowa też jest ograniczona. Faszyzm nie cieszy się wolnością słowa. Ani komunizm, ponieważ to są dwie ideologie, które zabiły ten kraj, zabiły miliony jego obywateli i po prostu sorry, ale nie. I być może u państwa na debacie
część rozmówców podeszła do tego w ten sposób, że po prostu nie jest to to, że ktoś nie ma wolności słowa, tylko po prostu uzgodniliśmy sobie w społeczeństwie, że są dwa ekstremizmy, które zabiły tyle milionów ludzi, że jeżeli ktokolwiek głosi poglądy, choć zbliżone do tych takowych, jest excluded from debate. Czy to jest na dłuższą metę słuszne, czy nie, ale wydaje mi się, że to jest absolutnie do zrobienia, żeby uzgodnić ze wszystkimi ludźmi, którzy przychodzą do tego programu. Nazwijmy to podobne te zasady, tak jak oni mają te dwie wejściowe zasady. Oczywiście potem jest kwestia praktyczna, to znaczy na przykład jeżeli jakaś organizacja przedtem, nie wiem, współpracowała z jakimiś ruchami, które w ogóle podminowują na przykład nie, wybory europejskie albo coś, to czy ten grzech pierworodny jakiejś przeszłości jest czymś w rodzaju zaświadczenia o karalności, który wyklucza na przykład z jakichś tam projektów, to jest kwestia robocza, ale wydaje mi się, że przy tak zawężonym, przy podejściu do jakichś dwóch kryteriów, które są absolutnie minimum minimorum, jeżeli ktoś w przeszłości, nie wiem, jeżeli jest to organizacja brexiterska, która doprowadziła do tego, że połowa obywateli Wielkiej Brytanii traci status europejski, nie chcąc tego, to na przykład taka organizacja być może nie powinna dostać pieniędzy na to, żeby bajać o Europie, tak? No bo już jakby ma rekord taki, że tę Europę chciała wykluczyć. Więc wydaje mi się to absolutnie do zrobienia, jeżeli Izrael sobie z tym radzi, mając tak totalnie podzielone społeczeństwo, to Europejczycy, którzy mają jednak mimo wszystko pewną homogeniczność historyczną, na pewno by sobie z tym dali radę i myślę, że można by tutaj dużo skorzystać na tym, jak oni sobie z tym radzą. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy idą gigantyczne pieniądze rosyjskie i amerykańskie na to, żeby tę Unię rozwalić, to my musimy coś zrobić, jeżeli chcemy, żeby ona istniała. Głębsza, płytsza, to są już później salonowe dyskusje. Na razie jest kwestia taka, że ktoś z zewnątrz chce ją w ogóle rozwalić. I wydaje mi się, że taki program byłby niezbędny, aczkolwiek zgadzam się, że nie powinien w ogóle dotyczyć tych merytorycznych wartości, nazwijmy to, tych wartości już później ideologizujących życie społeczne, tak? Tylko po prostu samej ramy. Czy chcemy żyć wspólnie i czy chcemy, żeby wszyscy tu byli, czy też niektórych wysyłamy na bambus i uważamy, że nie mieszczą się w naszej wspólnocie. Nie wiem, jesteśmy w kraju, w którym są jakieś uchwały o jakichś na przykład województwach wolnych od LGBT. Na przykład, no, uważam, że prawica powinna krzyczeć, że non possumus. Tak nie wolno, dlatego że żaden obywatel nie może żyć w województwie, w którym ktoś podjął uchwałę, że coś jest wolne od kogoś. Bo co ma być z tymi ludźmi zrobione? Oni mają wyjechać, mają zniknąć. No, absolutnie to już jest non possumus. Ktoś może nie zgadzać się na paradę równości, ktoś może uważać, że ona jest obraźliwa, ale uważam, że przyzwoita prawica powinna absolutnie kwestionować tego typu rozstrzygnięcia, ponieważ to jest właśnie wejście w tę ramę, na którą już nie powinno być zgody. Więc podsumowując, uważam, że to jest do zrobienia, uważam, że jesteśmy w egzystencjalnym zagrożeniu. Kontent tej Unii, głębokość, płytkość, szerokość, ideologiczność jest kwestią wtórną. Na razie mówimy o tym, żeby w ogóle przetrwać. Ja mam dużo przyjaciół w Anglii, którzy są załamani, że tracą status Europejczyka. I nikt się ich nie pytał, ponieważ oni głosowali za pozostaniem i nie mają żadnego instrumentu, żeby tę Unię schwycić. Tak? I oni uważają, że zostali przez swoją narodową władzę pozbawieni statusu człowieczego, godnościowego, którym już się cieszyli. I w tym sensie nie zgodzę się z panem z Klubu Jagiellońskiego, że kwestia praworządności, technikalia i tak dalej, bo jeżeli ktoś chodzi jak kaczka, mówi jak kaczka i gdaczy jak kaczka, to jest kaczką w tym sensie, że zestaw sytuacji, które powodują całkowite upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości jest oczywisty. On może być bardzo różny w różnych krajach. Inny będzie w Hiszpanii, inny w Niemczech, inny w Polsce. Natomiast tak jak z chorobą, jeden pacjent ma jakiś syndrom grypy, drugi ma inny syndrom grypy, ale w efekcie lekarz orzeka, że to jest grypa. I to mogą być różne rodzaje grypy, to mogą być różne rodzaje upolitycznienia, natomiast one zebrane w całość, tak jak powiedziała Komisja Wenecka, to jest 1000 plasterków odkrojenia. Każdy z nich z osobna być może występuje w innych krajach. Wszystkie razem powodują, że dana wartość nie istnieje. Także róbmy coś, bo inaczej rzeczywiście nie będzie chyba czego zbierać dla przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Paweł Cybicki. To jest bardzo trudne pytanie, technicznie rzecz biorąc. Ja mam doświadczenie składania wielu wniosków, mam doświadczenie oceniania wielu wniosków, więc kiedy tak wejdziemy tak technicznie do tego, no to jakby musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli to jest w ogóle program o wartościach, no to elementami tych wartości jest to, że w zasadzie każdy, kto posiada legalną organizację pozarządową, legalnie działającą i tak dalej, powinien mieć prawo równego uczestniczenia.
odnosząc się tutaj do wartości równości i wolności. Z drugiej strony jest to program europejski, w związku z tym wiemy, że jakby jego sens działania jest działaniem proeuropejskim, tak? Więc daje się pieniądze na działania proeuropejskie, jakkolwiek sobie zdefiniujemy te działania, ale nie, na pewno nie antyeuropejskie. No więc pytanie, co z tą przeszłością? Rzeczywiście, jeżeli ktoś zrobi 30 programów antyeuropejskich i nagle tutaj pisze ładną laurkę, jak to kontrolować, jak to sprawdzić, czy zawierzyć? No i w związku z tym, co zrobić z tym, czegośmy zaczęli tą debatę, czyli z tym jakby takim kłopotem dotyczącym samej kategorii wartości. No ja muszę powiedzieć, takie mam doświadczenie wieloletnie składania wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do programu Polska Pomoc. Tam jest taki komponent, edukacja globalna się nazywa. To jest, chodzi o to, żeby Polaków edukować o kwestiach globalnych. No i ten termin edukacja globalna jest jakby najszerszym możliwym terminem, jakim można sobie wyobrazić, bo o czym mamy tutaj uczyć Polaków, tak? A co roku dostają tam, nie wiem, 5 organizacji to, czy 10. Jak sobie poradzono z tym w MSZ-cie? Już tak przechodząc do tych technikaliów, bo rozumiem, że to było takie bardziej techniczne pytanie, takie odczytałem. W taki sposób, że przygotowano w regulaminach, dosyć szczegółowych regulaminach, słowniczki. Słowniczki trudnych pojęć, również dotyczących wartości, natomiast to nie były zamknięte definicje. One tylko pokazywały pewne trendy, pewne kierunki, jak należy coś rozumieć, bo to nie chodzi o to właśnie, żeby zdefiniować, czym jest równość dla nas, a czym wolność i czy one się w jakiś sposób uzupełniają, czy nie. Natomiast wskazano pewne właśnie pewne trendy, pewne teksty źródłowe, pewne wartości, pewne kierunki, w których należy myśleć o tym, jak my sobie to definiujemy i o co nam chodzi, co jest prounijne w tym znaczeniu. No więc tak mniej więcej sobie o tym myślę, ale to jest wielkie wyzwanie. Znaczy wydaje mi się, że rzeczywiście jeżeli nie chcemy, żeby przypadła do tego programu szybko łatka i żeby został on wykorzystywany w wojnach politycznych, i w narracjach politycznych, żeby nie stał się takim chłopcem do bicia w debatach około ideologiczno-politycznych, no to trzeba się bardzo dobrze zabezpieczyć przed tym już teraz, zarówno na poziomie właśnie tworzenia regulaminów i struktury oceniania tego, jak i na poziomie w ogóle komunikowania, czyli na poziomie takim PR-owym o tym programie. Dziękuję bardzo. Ten program stanie się chłopcem do bicia. I to nie dlatego, że przygotuje czy nie przygotuje, co absolutnie nie znaczy, że nie powinien przygotować, tylko jest całe grono politycznych organizacji pozarządowych oraz wręcz rządu w niektórych krajach, którym ten program jest po prostu z różnych powodów nie na rękę i nie wnikając w to, co się zdarzy, on się stanie chłopcem do bicia, więc to jest rzecz pewna. Niemniej powinno być zrobione wszystko, żeby ta antynarracja miała w sobie jak najmniej ziarna prawdy. I teraz to, co jest kluczowe, i to wyszło też w tej naszej rozmowie, że oprócz tego, za czym jest ten program, musi być powiedziane, dla kogo on nie jest. Już na tym poziomie operacyjnym. To jest coś bardzo trudnego. I tego w Unii nigdy nie robiono, dlatego że był taki mit, taka iluzja, że przecież my się właściwie na większość rzeczy jest konsensus, bardzo daleko idący konsensus, zarówno co do faktu, że Unia istnieje, jak i do tych wartości. Mylono brak dyskusji z konsensusem. Jak się zaczęła dyskusja, okazało się, że tego konsensusu nie ma. I udawanie, że on jest, to do niczego nie prowadzi i lepiej powiedzieć, dla kogo on nie jest, po to, żeby było jasne, że on jest dla całej reszty, niż takie niedopowiedzenia, które pozwalają na nadużycia. I teraz nie ma w obszarze wartości, który jest miękkim obszarem, stanu idealnego, w którym wszystko do ostatniej kropki zostanie powiedzione i przy złej woli zawsze będzie można powiedzieć, że tu nie ma idealnie równego traktowania. Ale przy wszystkich tych zastrzeżeniach
Jeżeli, i tu się zgadzam, Unia ma trwać, to Unia musi mieć do tego najróżniejszych poziomach instrumenty. Od polityki zagranicznej przez politykę prawną na polityce wartości kończąc. I mówienie, ponieważ się różnimy i ponieważ to jest trudne i ponieważ to rodzi kontrowersje, to zejdźmy z tej polityki, jest sposobem na samodestrukcję, na takie samobójstwo przez zaniechanie. Unia musi działać. Zresztą ci sami, którzy mówią, to jest trudne, więc ustąpmy, z drugiej strony oskarżają Unię o brak sprawczości. To jest element sprawczości. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że bez wartości Unia nie istnieje, to Unia musi mieć instrumenty, zwłaszcza, że są różni aktorzy z zewnątrz i na zewnątrz Unii, którzy te instrumenty mają, żeby swoje wartości promować. Co więcej, ma prawo na swoje priorytety w tych wartościach, bo jedną rzeczą jest powiedzenie i dla tych symbolicznych aborcjonistów pro i anty, a drugą rzeczą jest powiedzenie, ale bardzo dużo uwagi, to my chcemy na praworządność. 50% na praworządność, 20% na kwestie związane z światopoglądem, no powiedzmy związanym tam z rolami, no właśnie z aborcją. I to już jest priorytetyzacja. To nie jest wykluczenie, to jest powiedziane, to dzisiaj jest najważniejsze. W moim przekonaniu Unia ma do tego prawo, powinna je mieć i nie powinna się tego obawiać, dlatego że obawiając się staje się bezsilna. Dziękuję bardzo. I pan Paweł Musiałek na zakończenie rundy. No dobrze, ja jestem trochę niekomfortowej sytuacji, bo pytanie dotyczy już jakby operacjonalizacji programu, co do którego zgłosiłem jakby bardzo solidne wątpliwości, ale może tak, jeszcze na początek chciałbym powiedzieć swoją wypowiedź krótką na taką część jeszcze uzupełniającą te wątpliwości, troszkę polemicznie z tym, co było tu powiedziane, ale obiecuję, że też jak już ten program będzie wdrożony, to mimo wszystko jego zaprogramować, żeby jakby zminimalizować koszty. Więc pierwsza rzecz, ja bym chciał przede wszystkim zwrócić uwagę, żebyśmy nie mieli jakby dużych oczekiwań, tak? Znaczy tutaj pani przedstawiła taką wizję, że mamy dzisiaj duże zagrożenia zewnętrzne i potrzebujemy tego typu programu, żeby wyjść im naprzeciw. No, ten program, ja rozumiem, ma być skierowany do obywateli, ma być jakby systemem tworzenia pewnego no, takiego społeczeństwa obywatelskiego Europy, jak rozumiem. W związku z tym no, trudno, żebyśmy oczekiwali, aby to społeczeństwo było, znaczy, żeby za pomocą nawet bardzo bogatego programu byliśmy w stanie walczyć z bardzo systematyczną pracą no, Federacji Rosyjskiej w zakresie środków aktywnych, która Federacja Rosyjska dysponuje ogromnym, prawda, budżetem, zapleczem instytucjonalnym itd., itd. To są działania, które na pewno wymagają wsparcia na poziomie unijnym, natomiast to nie jest wsparcie, które powinno być, że tak powiem, adresowane w stronę obywateli, no tylko w stronę państw, tak? Znaczy państwa mają zasoby do tego, aby właśnie z takimi problemami. No, kraj, który podejmuje decyzję jednak o tym, żeby utrzymać sankcje wobec Rosji, wydaje mi się, że jednak nie nazwałbym prorosyjskim mimo wszystko, chociaż oczywiście dostrzegam też pewne niepokojące relatywizację roli Rosji w systemie międzynarodowym, tak tu ujmę. Natomiast chciałem to podkreślić, że tak pani też bardzo ciekawie o tym przykład izraelski podała, 80-20. Okej, tylko że problem polega na tym, że te 80, ja uważam, że nawet być może nawet 90% ludzi, 90% rzeczy łączy nas w Europie, tak samo jak łączy w Polsce obóz liberalny i konserwatywny. Tylko że jak zastanowimy się, co tych ludzi łączy, to są właśnie takie kwestie z zakresu public policy, prawda? Czyli wspólne problemy zdrowotne, wspólne problemy edukacyjne i tak dalej, i tak dalej. I ten program nie służy temu, prawda? Znaczy Unia Europejska poświęca dużą ilość środków, ma wypracowane polityki publiczne w różnych obszarach, w związku z tym ja bym chciał zwrócić na to uwagę, że jeżeli tworzymy tego typu program, to żebyśmy nie mieli jakby przesadnych oczekiwań, no bo przesadne oczekiwania są początkiem pewnego rozgoryczenia. W związku z tym trzeba dobrze zastanowić się, na co te pieniądze my chcemy przeznaczyć, to znaczy odpowiedzieć sobie, na jaką potrzebę dzisiaj Unia nie odpowiada, a powinna i tak samo na jaką potrzebę też nie odpowiadają państwa, prawda? Po to, żeby też nie tworzyć pewnego systemu, ja bym powiedział, bypassu, to znaczy tworzymy pewien system po to, żeby zbypassować państwa. Okej, jak państwo nie da pieniędzy tym, no to my wam damy, więc się nie martwcie, tak, prawda? Trzeba zrobić wszystko, żeby uniknąć tego scenariusza, o tym mówiła pani Katarzyna, po czym się podpisuje i okej, jak już tworzymy ten program, jest decyzja podjęta, przegrałem głosowanie w Parlamencie Europejskim czy gdzieś indziej, okej, zastanawiam się na poziomie pracy, jak go wprowadzić, no to znowu pytanie, co to znaczy wartości proeuropejskie, bo ja mam taką głęboką wątpliwość na temat tego, czy nie wykorzystujemy tak naprawdę dzisiaj pewnego jednego modelu integracji europejskiej, który polega na tym, że uważamy, że integracja jest
celem samym w sobie, a nie środkiem tylko do celu, do rozwiązywania pewnych problemów publicznych. I każdy, kto uważa, że integracja jest właśnie pewnym środkiem, a w związku z tym w niektórych obszarach można go zatrzymać, to już nie jest tak bardzo proeuropejski. Tak? Znaczy, nie chciałbym, żeby organizacje otrzymały więcej pieniędzy tylko z tego powodu, że mają bardziej zbliżony do Komisji Europejskiej model funkcjonowania Unii Europejskiej. Oczywiście, jeżeli jakaś organizacja mówi, że Unia Europejska jest w ogóle niepotrzebna i trzeba ją rozwiązać, faktycznie być może to jest, być może na pewno jest to przyczyna do tego, żeby taką organizację z tego typu wykluczyć. Natomiast jeżeli ktoś mówi o reformie, nawet głębokiej, i ktoś bardzo głęboko nie zgadza się na status quo, ale to mieści się w ramach, uważam, dyskursu, gdzie nie dehumanizujemy przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że jak najbardziej tego typu organizacje powinny mieć możliwość skorzystania. I tutaj wzmacniam to, co powiedziała pani Katarzyna Sadło, że absolutnie nie chciałbym, żeby organizacje dostawały pieniądze, tak zwany dorobek. Tak? Znaczy, mamy pieniądze na określone działania, te działania muszą być dobrze zdefiniowane i też tutaj popieram to, co pani powiedziała, że dawajmy raczej na ramy, a nie na twarde wartości. To jest sposób, żeby jakoś mitygować to ryzyko pewnego problemu. Więc zastanówmy się, które ramy dzisiaj są najbardziej przydatne. I ja tutaj mam tylko jedną wątpliwość, bo mówimy o praworządności, rozumiem, że ten temat w ostatnich 4 latach był obecny w Unii Europejskiej z powodu sprawy Polski, Węgier, natomiast no, jednak w traktacie unijnym jest wiele różnych zasad, którym się powinien kierować państwa członkowskie. Między innymi jest zasada lojalnej współpracy. Więc w związku z tym ja zadaję pytanie, że jakiś kraj narusza zobowiązania w zakresie, nie wiem, kwestii fiskalnych, czy buduje gazociąg, który ingeruje w interesy innego państwa, czy zachowuje się nielojalnie, prawda? Czyli nie respektuje pewnej zasady traktatowej. To teraz pytanie jest, dlaczego my koncentrujemy się tylko na respektowaniu jednej zasady, a tracimy z horyzontu inne zasady. Jeżeli praworządność, okej, ja się pod tym podpiszę, bo tak jak powiedziałem, nie chciałbym uchodzić tutaj za obrońcę tego kształtu reformy wymiaru sprawiedliwości, który mamy przed oczami, ale widzę tutaj bardzo głęboką, mam tutaj bardzo duże wątpliwości, czy faktycznie ten program będzie sprawiedliwy w tym sensie, że będzie patrzył na wszelkiego rodzaju problemy, którym boryka się Unia Europejska, a nie będzie skoncentrowany akurat na szczególnych, ze szczególnych powodów. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy jeszcze kwadrans. Bardzo będziemy wdzięczni za Państwa głosy, pytania, komentarze. Duża prośba o przedstawianie się, ponieważ rejestrujemy tę dyskusję i o zwięzłość, tak żeby dać jeszcze panelistkom i panelistom możliwość odniesienia się do Państwa uwag. Nina Sankari, Fundacja imienia Kazimierza Łuszczyńskiego. A chciałabym tutaj wyrazić pogląd ze strony właśnie potencjalnych, ewentualnych wnioskodawców. Dla mnie ta dyskusja na temat jak gdyby nieokreśloności wartości Unii Europejskiej jest zdumiewająca i jak gdyby bardzo zasmucająca nawet, dlatego że wydawało się, jak gdyby to minimum minimorum, no to demokracja, praworządność i prawa człowieka nie powinny być kontestowane. Jeśli, i tak jak pani powiedziała tutaj, zresztą przy okazji powiedziałabym, że nie wyobrażam sobie demokracji bez praworządności i bez przestrzegania praw człowieka, więc nawet ciężko mi tu jest to rozdzielać, nawet bardzo bym chciała, żeby te wartości rozdzielane nie były. I tutaj nawiązując do tego, jeżeli gdzieś samorządy podejmują uchwały wykluczające, a właściwie taka uchwała to by oznaczała, że taka osoba LGBT to powinna fizycznie strzeznąć chyba, skoro tam jest, czegoś takiego się nie akceptuje, no to powinna na miejscu strzeznąć. I teraz wydaje mi się, że problem tutaj oceniania wniosków jest jakiś sztuczny. Jeżeli wartości europejskie znane i zapisane zresztą w traktatach i lizbońskim, i w Karcie Praw Podstawowych, nawet jeśli Polska jakiś protokół podpisała, no są to w pewny konkretny sposób określone wartości. I mówić dzisiaj, że właściwie to nikogo nie trzeba
z takiego programu wykluczać, bo być może on jednego dnia, nie wiem, bił kukłę Żyda, czy tam jeszcze co robił, a drugiego złoży bardzo ładny projekt, to dla mnie jest to zdumiewające. Więc chciałabym może takie duże zdziwienie tutaj, jako potencjalna wnioskodawczyni organizacji, która działa na rzecz, jeden bardzo ważny problem, na rzecz między innymi wolności sumienia. Tutaj ciągle się powtarzała taka jakaś fałszywa symetria, aborcjoniści, antyaborcjoniści. Po pierwsze, wydaje mi się, że już ruch feministyczny dawno wyprostował tę fałszywą opozycję. To jest z jednej strony prawo do wyboru, a z drugiej strony ograniczanie prawa do wyboru. To nie są ruchy, które propagują aborcję, to są ruchy, które propagują prawo do wyboru tej aborcji, ale nie narzucają przeciwnych. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z aksjologią, z wartościami, to my cały czas mamy do czynienia z tą opozycją. Są wartości, które są oparte na dążeniu do wolności, na powiększaniu tego katalogu demokratycznych wartości, a inne swoje własne narzucają, ograniczając tym innym. Tu nie ma symetrii. Dzień dobry, Romain Su, dziennikarz. Chciałem zapytać, na ile model niemieckich fundacji politycznych nie daje pewnych wskazówek, jak nie wpaść, czy inaczej, jak odpierać potencjalne zarzuty na stronniczość, bo przynajmniej z fundacjami politycznymi jest jasne, że są fundacje zielone, konserwatywne, mają swoje wartości już jakby bliżej określone i w ten sposób jakby każda rodzina czy każda wrażliwość dostaje jakby swoje, a faktycznie z Unią Europejską to jest tak, że przynajmniej komisja, tak, bo nie wiadomo, ja nie wiem, jaki organ dokładnie będzie zarządcą tego programu, przynajmniej dla części swojej funkcji powinna być bardziej neutralna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Piotr Kozioł. Minimalne dwie uwagi. Jedna to jest, nikt z nas nie kwestionuje, że zabraniamy krzyczenia pożar w teatrze, prawda? A jest coraz więcej przykładów, kiedy świadomie ktoś puszcza tego rodzaju hasła, no pasożyty, zarazki i tak dalej, prawda? Ale tylko jeden z przykładów, które psuje wieloletnie jakieś wysiłki w kierunku otwarcia i tego, co się kiedyś rozumiało przez postęp. A druga rzecz, jeżeli chodzi o praworządność, wydaje mi się, że jedną z możliwych odpowiedzi jest brak tolerancji na najmniejsze przykłady łamania praworządności, bo to prowadzi do relatywizmu. To prowadzi do tego, że potem mówimy, a przecież wy pozwoliliście na coś, a teraz dlaczego my nie możemy tego zrobić innego? Dzień dobry Państwu, Michał Dades. Mnie tu przyciągnęło mniej słowo europejskie, a bardziej ta opozycja konserwatywne, progresywne czy wspólne. Myśmy strasznie weszli w ten kontekst europejski, a dla nas on jest tylko skrzynką narzędziową, uważam, która powinna nam ułatwić rozmowę, która jest teraz niezbędna, bo jesteśmy w sytuacji konfliktu, gdzie rozmowa się skończyła, konserwatyści nie rozmawiają z progresywistami i vice versa. Pan powiedział o strategii narzucania. Odbywa się strategia narzucania tych poglądów jednej strony, drugiej strony, podczas gdy my powinniśmy zdecydowanie przejść na płaszczyznę rozmowy, cofnąć się o ten krok i powinniśmy o wspólnych wartościach rozmawiać i o rozbieżnych wartościach rozmawiać. Powinniśmy taki protokół rozbieżności ułożyć i na zasadzie referendalnej żyć razem ze sobą. Ja mam pytanie do pana Musiałka, który tę stronę konserwatywną tutaj wyraźnie reprezentuje. Czy widzi pan możliwość rozmowy i z kim rozmawiać? Bo z tymi, którzy szachownicę przewracają, to niestety nie mamy jak rozmawiać. Musimy znaleźć po stronie konserwatywnej tych, którzy jeszcze chcą grać w szachy.
Dobrze, to proszę Państwa, może zacznijmy od pana Pawła Musiałka, bo do niego było zadane wprost pytanie, a potem w dowolnej kolejności, kto z Państwa chciałby podjąć któryś z wątków, to już dowolnie wtedy. Dobrze, najpierw się odniósł jednak do pani komentarza, bo wydaje mi się właśnie, że dobrze pani zobrazowała pewien problem. To znaczy to, gdzie pani widzi konsensus, strona konserwatywna jakby tego konsensusu nie widzi, tak? To znaczy ja wiem oczywiście, że językowo tutaj mamy różne strategie i konserwatyści posługują się jakby innymi, jakby całym oprzyrządowaniem, całym innym dyskursem niż strona, która chce legalizacji czy liberalizacji ustaw aborcyjnej. Natomiast gdy jakby odsączymy ten dyskurs i chcemy porozmawiać o jakby obiektywnym stanie rzeczy, to mamy do czynienia tutaj naprawdę z konfliktem wartości. No, dla jednej strony tą podstawową wartością będzie wolność, dla drugiej strony podstawową będzie prawo, prawda, do życia, tak, które nigdy nie powinno być negocjowane i ono jest ważniejsze niż, niż ta swoboda wyboru, o której pani wspomniała. W związku z tym to nie jest tak, że to jest, że jakby duża część polskiego społeczeństwa zgodziłaby się na jakby taką definicję ułożenia problemu, którą pani zaproponowała, tak? Więc ten spór o wartości no jest jednak sporem realnym. Ja tytułem tylko może lekkiego optymizmu chciałbym wskazać, że oczywiście to jest tak, że jak rozmawiamy o prawach człowieka, to musimy mieć na uwadze, że tak powiem, kolejne generacje tych praw, tak? Jak zobaczymy sobie historycznie, jak one się kształtowały, to mamy na uwadze, mamy kilka takich wyraźnych fal, które tak bym rozszerzały zakres podmiotowy i przedmiotowy i wydaje mi się, że o ile te początkowe generacje można traktować jako relatywnie konsensualne, nawet w gronie właśnie konserwatystów, liberałów, o tyle te kolejne generacje wydaje mi się, że bardziej kontrowersyjne. Jeszcze kontynuując ten optymizm, jak wyjedzie się z Polski, gdzie toczymy bardzo, prawda, czasami ostre spory między tą konserwatywną, liberalną i zobaczymy osoby o innej kulturze, to wtedy sobie uświadamiamy tak naprawdę, jak wiele mamy wspólnego. Na co dzień bardzo łatwo o tym zapomnieć, bo jesteśmy właśnie skoncentrowani na pewnym sporze. I podobnie ja mam wrażenie, że jak się wyjedzie z Europy, to jesteśmy w stanie dużo łatwiej wskazać, co tą Europę łączy, tak? To znaczy dużo łatwiej jest w starciu z innością cywilizacyjną wskazać, nawet jak nie potrafimy do końca tego traktatowo jakoś zgrabnie ułożyć, to ja mam wrażenie, że paradoksalnie jednak oczywiście możemy się spierać o stan praworządności w Polsce, na Węgrzech i tak dalej, ale chyba jednak jest konsensus dość szeroki co do tego, że w tych krajach pozaeuropejskich, gdzie mamy naprawdę duży problem z demokracją i jakby strona prawicowa w Europie wskazuje jednak na jakby potrzebę jakiejś interwencji. Tak? Oczywiście wiem, że nie wszyscy, dalej nie wszyscy, ale to już jest zakres, uważam, konsensusu przynajmniej tych prawicowych, mainstreamowych partii lewicowych. Odpowiadając, bo to jest bardzo ciekawy wątek pan podjął, być może to jest pewne rozwiązanie, że te pieniądze trzeba być może przykleić do tych partii na poziomie ogólnoeuropejskim. Niech one, tak mamy w polskiej ustawie o partiach politycznych 5% minimum budżetu na działania ekspertów, to być może jakby partie organizowały pewien system taki grantowy dla poszczególnych organizacji, to wtedy byłby to pewien bezpiecznik przed tym, żeby nie było właśnie tych zarzutów w stronę Komisji Europejskiej, tylko ewentualnie do poszczególnych partii, tak? Jakby to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Oczywiście tutaj jedno widzę zagrożenie, to znaczy no, partie na poziomie ogólnoeuropejskim prawdopodobnie będą forsowały pewne organizacje, z którymi blisko współpracują, więc to jest jakby pewien element, który tutaj trzeba brać pod uwagę, ale jakby ciekawy sposób myślenia. I teraz pytanie, które było zadane wprost o tą kwestię referendalną. No właśnie, ja się zastanawiam, czy naprawdę dobrym rozwiązaniem jest to, abyśmy tego typu kwestie rozstrzygali w referendum, dlatego że proszę zobaczyć na Brexit. To znaczy, to jest moim zdaniem coś niesamowitego, że mamy społeczeństwo podzielone praktycznie na pół, gdzie tylko i wyłącznie i troszkę lepiej przeprowadzona, bardziej sprawnie kampania jednej strony zadecydowała całkowicie jakby przyszłości tego kraju w ciągu najbliższych dziesięcioleci. I tak naprawdę tu mamy opcję jakby winners takes all, tak? To znaczy w referendum mamy taką sytuację, kiedy to jedna strona wygrywa wszystko, a druga przegrywa wszystko. I ja bym, dążąc do tego, żeby kształtować w Polsce właśnie kulturę konsensusu, szukał takich rozwiązań out of the box, które by pozwalały jakby unikać tego typu odpowiedzi. Podam taki przykład, nie mam tutaj dobrej odpowiedzi, co zrobić z kwestią aborcji, natomiast jeśli chodzi o kwestię migracji, to kiedyś napisałem taki tekst w ramach Spięcia, mamy taką współpracę kilku redakcji i właśnie polityka migracyjna była jednym z takich tematów. I ja tam zaproponowałem takie rozwiązanie, które
przynajmniej do niektórych konserwatywnych polityków czy obywateli myślę, że mogło być interesujące. To znaczy ja zaproponowałem coś takiego, aby przez to, że dzisiaj dużym problemem na tych wyspach, na obrzeżach Unii Europejskiej znajduje się ogromna rzesza ludzi czekająca na rozstrzygnięcie swojego statusu. Tam stworzyć pewien system, który pozwalałby tych ludzi kształcić, uczyć języka polskiego, wykształcać jakieś kompetencje i po jakby przeszkoleniu ci ludzie byliby dużo bardziej przygotowani do tego, żeby w Polsce podjąć się pewnej pracy i dużo ludzi w Polsce miałoby wtedy gwarancję, tak, jeżeli przyjmujemy osoby z innej zupełnie kultury, ale które mają jakiś elementarny poziom znajomości języka, to w takim razie ten poziom lęku jesteśmy w stanie znacząco obniżyć. Gdy jeszcze dodamy do tego to, że ci ludzie, jeżeli nauczyliby się języka, to wtedy też pracodawcy dużo chętniej by ich przyjęli, bo dzisiaj mamy ogromne problemy na rynku pracy i z dużą przyjemnością przyjęliby takie osoby, byleby tylko właśnie były w stanie się z nimi elementarnie komunikować, to od razu moglibyśmy jakby stworzyć system, kiedy ci ludzie od razu trafialiby nawet do konkretnego pracodawcy i moglibyśmy stworzyć taki projekt pilotażowy, gdzie na początku weźmy jakąś grupę ludzi z tej grupy uchodźców właśnie przetrenowali, przepraszam, tak brzydko powiem, żebyśmy przećwiczyli sobie ten system instytucji, który tworzymy. Jeżeli on wypali, to w takim razie go rozszerzamy. Jeżeli tam będą jakieś problemy, to w takim razie go modyfikujemy. I to jest moim zdaniem rozwiązanie, które powoduje, że jesteśmy w stanie przyjąć jakąś grupę ludzi do Polski, czy wychodzimy naprzeciw pewnym postulatom prouchodźczym, ale jednocześnie nie mówimy obywatelom, którzy się boją, wasze lęki są nieuzasadnione i wy przede wszystkim, jak chcecie rozmawiać, to najpierw idźcie do lekarza, do psychologa. Znaczy to jest realne wyjście naprzeciw pewnym lękom, które uważam, że są uzasadnione, bo mamy też przykłady w Europie społeczeństw, gdzie niekoniecznie ta integracja zachodzi w sposób taki, bym powiedział, optymistyczny, jak byśmy wszyscy chcieli. Więc mówię, być może to moje rozwiązanie nie jest najszczęśliwsze, być może znajdą się jakieś inne, ale chodzi o szukania pewnych rozwiązań out of the box, które pozwoliłyby no, troszkę ożenić wodę z ogniem. Boję się, że referendum jest czymś, co po prostu będziemy powtarzać regularnie, bo jeżeli jedna grupa przegra, będzie się mobilizowała, będzie czekała, aż zajdzie jakiś constitutional moment po to, żeby z powrotem tą kwestię wrócić na agendę polityczną i tak do czasu, aż my nie przyciągniemy tej liny troszkę na swoją korzyść. Tak? Więc mówię, starałbym się minimalizować tego typu rozwiązania, ale wyobrażam sobie też scenariusz, w którym nie będzie innego wyjścia. Dziękuję bardzo. Czas nam się skończył, ale zróbmy jeszcze jedną rundę w dowolnej kolejności. Bardzo proszę. Odpowiadając na pytanie o partiach politycznych, ja się zgadzam, to jest ciekawe myślenie, tylko te partie polityczne, o ile sobie wyobrażam, jakby wyglądała takie grantodawstwo na poziomie Zielonych i nawet na poziomie ALDE, to już Europejska Partia Ludowa wymyka się mojej wyobraźni, bo jednak to są tak zróżnicowane te rodziny polityczne, że obawiam się, że one miałyby ogromny kłopot, żeby tutaj znaleźć spójność. Powstaje także problem tych partii w Europejskim Parlamencie, które są jednak ewidentnie antyunijne. I to jest oczywiście szerszy problem, w jakim stopniu Unia powinna wspierać własnych destruktorów. I oczywiście w Parlamencie Europejskim powinni być, ale czy też powinno być tak, że mają mieć pieniądze na symboliczne szerzenie Brexitu? Ja bym nie rekomendowała takiej autodestrukcji. Niech to robią inni, jednak organizacja ma prawo dbać o swój własny dobrostan. Organizacja, która finansuje własnych grabarzy, to już rzeczywiście ma jakiś poważny ze sobą problem. To referendalne, wydaje mi się, że to jest bardzo ważna i w ogóle mało dyskutowana kwestia, ale referendum A nie musi dotyczyć tak kwestii egzystencjonalnych jak Brexit, aborcja taką kwestią nie jest, B nie musi mieć zero-jedynkowego wyboru, więc jest tu także przestrzeń na to, żeby zaoferować odpowiedzi, które są jakoś tam konsensualne, albo niekonsensualne, źle mówię, centrowe powiedzmy, więc też są różne możliwości. I na sam koniec, odnosząc się do pani bardzo ciekawej uwagi, to rozmycie wartości, które tak panią zszokowało, bo w dyplomacji zadziwienie oznacza, jestem co najmniej zdenerwowana i bardzo mi się nie podoba i tak odebrałam to słowo.
myślę, że powinniśmy rozróżnić różnice, które są i różnice, które bym nazwała kryptoróżnicami. Otóż różnice, które są, to jest na przykład w kwestiach aborcji, w kwestiach tradycyjnych rodzin, ról rodzinnych. Są takie wymiary, w których się naprawdę różnimy i trzeba to wziąć pod uwagę. No nazwijmy to rozmyciem, tak, ale trzeba stanąć oko w oko z rzeczywistością. Ale są też kryptoróżnice. Tu nikt otwarcie nie mówi o zależności sądów. Nikt nie mówi o wyższości systemów autorytarnych nad demokratycznymi. Mówi się, że demokracja jest świetna, że sędziowie mają być tak naprawdę niezależni, a podspodnie robi się coś innego. I to jest kryptoróżnica, bo my się wszyscy zgadzamy co do tego, że ma być trójpodział władzy. Jeżeli ktoś go dekonstruuje, nadając temu zupełnie inną ideologiczną fasadę, to nie znaczy, że my się różnimy co do wartości. My się co do nich zgadzamy, tylko ktoś bocznymi drzwiami usiłuje te wartości ominąć. I tu powinno być nie, także w tym programie. Dziękuję bardzo. To może. Tak? Nie, że takie, że. To duża prośba też o zwięzłość. Udajemy, że się zgadzamy, a tak naprawdę pod tą fasadową zgodą jest taka głęboka różnica w praktyce. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że te praworządnościowe sprawy są dlatego formą, że w zasadzie nie ma znaczenia post factum, w którą stronę ci sędziowie będą orzekali, zawsze mogą się różnić w swoich orzeczeniach. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili w kilku krajach europejskich, powoduje, że obywatele nie mają po prostu możliwości skorzystać z tych wszystkich dóbr, które są w traktacie wskazane. Poza tym, nawiązując do tego kryptoróżnicy czy kryptopodobieństwa, jest bardzo dużo ruchów politycznych, które są po prostu skrajnie hipokrytyczne, bo jeżeli mamy sytuację w Polsce, załóżmy, że ktoś jest osobą bardzo wierzącą i nie zgadza się na aborcję, to jest jakby jego pogląd, ten pogląd jest nagle manifestowany przez rząd, który wykorzystuje to politycznie, tak samo jak wykorzystuje zarzut do uchodźców, politycznie podgrzewa te różnice, a następnie na przykład dzieci rodzące się w ten sposób są właściwie pozbawione opieki, bo umówmy się, że dalej zupełnie populistyczna jest historia o jakimś tam 4000 i tak dalej. Ja reprezentuję w sądzie dzieci niepełnosprawne walczące o jakieś minimalne wsparcie tego rzekomo hołdującego wartościom chrześcijańskim państwa, bo jak już się urodzi, to już jest w zasadzie, nikogo to nie interesuje. Zobaczmy, co się stało z niepełnosprawnymi, po prostu wyśmiani, potraktowani po prostu jak niebyt. Myślę, że duży problem z wartościami polega na tym, że one są po prostu łamane przez ich głosicieli też. Czyli oprócz sporu co do wartości, jeszcze jest spór co do wierności tym wartościom. Czy lewicowy i ludzie są wolni od hate speech? Nie są wolni. I tak samo można im zarzucić, że narzucają swoją narrację w 100%, jak prawicowym, jeżeli narzucają ją w 100%. Czyli jest jeszcze później różnica w tym, czy te wartości rzeczywiście są w dobrej wierze i w pełni realizowane. I w życiu politycznym nie, dlatego że politycy wykorzystują je bardzo instrumentalnie i nie ma to już po tym nic wspólnego z tym. Weźmy uchodźców. Rząd uparcie nie przyjmuje tych 7000 ludzi, przecież umawia się z krajami trzeciego świata na całe kontyngenty pracowników, tysiące, setki tysięcy. I w ogóle to nie jest mówione i oni przyjeżdżają, Filipińczycy, Wietnamczycy, a 7000 nie przyjmiemy, bo to Unia. No, to jest jakiś absurd, dlatego że wszyscy widzą, żyjemy w Warszawie, w różnych miastach, ludzi z innych kultur, innych ras pojawia się coraz więcej i to jest absolutnie przyjęte również przez rząd. Dlaczego rząd nie powie otwarcie, potrzebujemy Filipińczyków? Tylko mówi uchodźcy przynoszą jakieś pierwotniaki, no to jest wykorzystanie tego w obrzydliwy sposób, antyludzki, pozbawiony godności. Więc wydaje mi się, że musimy cały czas o tym dyskutować. Założenie dyskusji zakłada dobrą wiarę dyskutantów. To, co pan powiedział o wywalonym szachowym stoliku, to jest prawda, dlatego że nie da się dyskutować z władzą, która nie słucha w ogóle drugiej strony, gdzie proces legislacyjny jest jakimś
jakimś speedem kompletnym, bezrefleksyjnym. Potem z tego wychodzą jakieś kompletne idiotyzmy, jakieś potworki. Za chwilę wyjdzie kodeks karny, który nas cofa w ogóle lata świetlne i już nikt nigdy nie wyda do Polski żadnego polskiego przestępcy, ponieważ będzie wiadomo, że on nie będzie miał fair trial. Bo jeżeli jest kodeks karny, w którym przewidywane są kary, które od oświecenia są uznane za nieludzkie, no to po prostu żegnamy się z Europą jedną ustawą, tak? Więc chodzi o hipokryzję polityczną, o której my jako obywatele powinniśmy się odłączyć i rozmawiać ze sobą, prawicowi, lewicowi, wysocy, niscy, blondyni, kobiety, mężczyźni, nie wiem, wszyscy, w normalnym trybie i mieć możliwość dyskusji o tym między sobą i w relacji wertykalnej z państwami, w których żyjemy, w niezależnych instytucjach, które stanowią te ramy, o której mówię. I nigdy się nie dogadamy co do tych 20%. I obyśmy się nie dogadali, by the way, bo jak się kiedyś dogadamy, to już będzie koniec ludzkości, bo nie rozwinie się w ogóle. Tak? Musi być to 20%, nazwijmy to, 20%, których się różnimy. Ale ustalmy sobie te 80%, dzięki którym wszyscy żyjemy w danym miejscu, mówimy jakimś językiem, uprawiamy jakąś kulturę, leczymy się w jakiś konkretny sposób i pracujmy na tych 80%, żeby po prostu to się wszystko kręciło w miarę spójnie, a oprócz tego i tak przyroda nas przykryje za parę dziesiątek lat i wszystkie nasze spory wnet i tak zginiemy w zupie, jak mawiał słynny poeta, zakazany zdaje się, bo w Muzeum II Wojny Światowej jego wiersz został przerwany, także. Dziękuję bardzo. W takim razie dziękuję bardzo. Było już dużo, więc jesteśmy po czasie, więc zakończmy na tym, proszę Państwa. Bardzo dziękuję moim gościom, dziękuję Państwu za uwagę i za komentarze i pytania i zachęcam do lektury też opracowania autorstwa Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o dwóch nowych programach unijnych poświęconych wartościom, w tym o programie, o którym dzisiaj dyskutowaliśmy. Dziękuję bardzo.